Dzień dobry Państwu. Dla tych, których się jeszcze nie przedstawiało, nazywam się Dominika Prodowi. Reprezentuję organizatorów jedną z uczelni, biorących udział w Kongresie Szkoły Gimnazjalnej w Warszawie. W sesji popołudniowej będziemy rozmawiać o tutoringu akademickim. Myślę, że jest to temat, który porusza serca wielu z nas. Przede wszystkim w kontekście tego, jak dotrzeć do naszych studentów, też jak rozwijać ich umiejętności, jak z nimi po prostu rozmawiać, tak żeby wydobyć to, co w nich jest najlepsze. A w tym wszystkim dziś pomoże nam Paweł Kinszala, który jest z całego pracy na więcej. Przyjął nasze zaproszenie, z którego się bardzo cieszymy. Muszę powiedzieć osobiście, że wielu moich znajomych akademików brało udział w szkoleniach organizowanych właśnie przez pana Marcina i jego zespół i są po prostu zachwyceni, także pomyśleliśmy, że tutaj w trakcie tego kongresu nie możemy zabrać kolegów. Dziękuję bardzo i oddaję się w pana ręce. Dziękuję. Jak zwykle bywa, człowiek najpierw opracowuje hasło czy tytuł wystąpienia, a potem okazuje się, że powinno być inne. I teraz właśnie jak zapracowałem, doszedłem do tego, że naprawdę powinno być na odwrót, więc dzisiejsze 2,5 godziny będzie od tyłu do początku. Najpierw trochę porozmawiamy o potencjale tutoringu, potem o problemach, czy jak to w niektórych korporacjach mówią, nie mamy problemu, mamy wyzwania, możliwości. I potem chciałbym trochę podzielić z Państwem tym, jak w różnych miejscach w Polsce tutoring jest organizowany. Kilka tygodni temu miałem przyjemność spotkać się z dziekanami wydziałów przyrodniczych na konferencji, którą mieli w Poznaniu. I zdałem sobie wtedy sprawę, że w pewien sposób jesteśmy w zupełnie innym, nowym miejscu. Kiedy zaczynaliśmy mówić o tutoringu w Polsce w kontekście akademickim, to bardzo często 5 lat temu musieliśmy się odwoływać do przykładów zagranicznych. Dzisiaj mamy już pierwsze badania i jakościowe, i ilościowe, mamy pierwsze przykłady wdrożeń systemowych w naszych polskich uczelniach i dla mnie to jest wielka radość, że nie musimy sięgać po zagraniczne miejsca jako jedyne przykłady tego, jak to może wyglądać, ale możemy tych naszych tam pobudować w tym, jak jest w Polsce i szukać tam inspiracji, albo czasami przestrogi, a możemy się już opierać o nasz kontekst kulturowy i instytucjonalny. Żeby trochę mi pomóc na początek, czy mógłbym poprosić Państwa o krótką informację, skąd Państwo jesteście, z jakich uczelni, może kierunków. Znaczy, przynajmniej wiedzieć, ile jesteśmy wśród płacą też obrzędniczych, ekonomicznych, społecznych, humanistycznych rzeczy. Nie wiem, czy można zacząć? Podam się Dominika Brodowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Miasta Innowacyjnego. Przepraszam, ja mam problem dzisiaj z mówieniem, ale postaram się. Jolanta Szczec, Uniwersytet Śląski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Dzień dobry, Małgorzata Adamska-Kudzińska, jestem z Uniwersytetu Ekonomicznego Radomia-Stanu, a pracuję na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Psychologii i Dydaktyki. Radomia-Stanu, kształcenie matematyczne na różnych wydziałach. Uczelnia Mazarskiego, moja nazwiska Anita Zarzycka, właściwie od tego powinna zacząć. Uczelnia Mazarskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Ekonomii. Tomasz Turek, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania. Krzysztofa Jarosińska, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska. Małgorzata Kowalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Organizacja Przedsiębiorstw. Marta Kulisa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Organizacja Przedsiębiorstw. Lena Świtynowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Zarządzania. Anna Wójcie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Centrum Learningu i Wydział Informatyki Stosowanej. Łukasz Karkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kandydat na Metry Badań Operacyjnych, Wydział Zarządzania. I Małgorzata Buda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studium Wychowawcy. Sekundamotyka, Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Procesu. Sylwia Krajewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynkowości Finansowej.
Gdzie? Monte Zioło, Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Statystyki Ekonomicznej. Piotr Kłosowski, Politechnika Śląska, Centrum Zdalnej Edukacji, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki. Proszę na świat, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, Wydział Automatyki i Komunikacji. Małgorzata Radzycka, Centrum Zdalnej Technologii Politechnika Krakowska. Anna Wyszynko, Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej, Zakład Rozwoju Regionalnego. To pomogło. Dzięki. Magdalena Znajączkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej. Okej. Bardzo dziękuję. Chyba nagroda idzie do Gdańska, jako najdalej usunięty pracownik w ten moment. Ponieważ domyślałem się, że będzie trochę osób z UEK-u, nie będę mówił dużo o wdrożeniu, które jest w UEK-u tutaj, bo macie Państwo jutro możliwość rozmawiania z Marą Kaszydaniem i Krzysztofem Soponią od nas z kolegium, który może więcej opowiedzieć o wdrożeniu, które jest na Uniwersytecie Ekonomicznym. Będę sięgał też do innych uczelni. Okej, okay. Jeszcze w takim na momencie trochę rozpoznania tego, gdzie jesteśmy. Chciałbym, żebyśmy zmierzyli sobie temperaturę w przenośni. Poproszę się poczęstować dwoma karteczkami, bo jednej z każdego klubu. I chciałbym, żebyśmy zapytać się Państwa o dwie zmienne. Po pierwsze z Państwa osobistej perspektywy, jako akademików, jako dydaktyków. Co sądzicie o tutoringu? Jest to gdzieś w tropikach, super, świetny, wspaniały pomysł, czy tak naprawdę jest to zło, coś, co jest niepotrzebne, coś, co nam bruści. Chcielibyście się na tej skali od 10 do 50 pasowali i na tych jaśniejszych zielonych karteczkach proszę o wpisanie cyfry, ponieważ to było ustalone tak, jak tutaj są. Nie chciałem, żebyśmy podchodzili, więc drugiemy te karteczki. A co ma oznaczać cyfra? Co Państwo osobiście sądzicie o tutoringu? Czy to jest... Jaką metodzie? Teoretycznie. Tak. Czy jeżeli ktoś mówi, rektor, dziekan podejmuje uchwałę samą do typu, tak, idziemy mieć tutoring, to jest super, nie, kosztem. A drugi na czerwonym. Jakie jest Państwa poczucie, przeczucie, intuicja, jak na Państwa wydziale albo katedrze najbliższej tej społeczności akademickiej, której jesteście, jak Państwo sądzicie, że tutoring jest postrzegany? No, mam już co taką prośbę, czy może Pan podać definicję tutoringu? Okej. Bo myślę, że to może być kluczowe. Nie. Intuicja, tak? Znaczy, jeżeli Państwo nie macie jasnej wizji albo kilka wizji, nie mam, tylko kilka wizji, które się nie wykluczają. Tak, to chodzi mi o pierwsze odczucia i też jeżeli Państwo sobie na przykład nie macie na pewnego tematu, o którym rozmawialiście w katedrze na wydziale, to też chodzi o pierwszą intuicję. A to tą średnią mamy ciągle. Średnio albo to poczucie takie. Bo widziałka wtedy mają swoją tożsamość. Ja mi to wygodno odczuwać w imieniu mojej katedry. Ale gdyby pani rzuciła takie hasło na spotkaniu w katedrze, to czy to byłoby. O, fajne! Nie. Nowinka, tak? Albo modniarstwo. My mamy już tutaj na uczelni, to mam się odnosić do tego, jak jest postrzegane. Tak, to w takim wypadku. To nie jest oczywiście rzetelne, naukowe zadanie. To jest tak, pomarańczowo Wydział Katedra, tak? Czyli ta grupa najbliższa współpracowników, gdzie ma takie poczucie, co o nim myślą. Może z nim wskazać. Większy wydział, jeżeli rozmawiacie Państwo, wiecie, jest Pani w stanie ocenić to, albo może być mniejsza. Nie. Wpisywać. Tylko te cyfry. Skali od 50 do minus 10. Temperatura. No.
Proszę sługa uprzeć, zanim karteczkę. Dobrze. Mamy podejść przykleić? Nie, ja puszczę teczkę i proszę przykleić do teczki, a ja potem zrobię transfer. Ja mogę poprosić o posłanie w tym teczce, jeżeli ktoś by chciał zmienić. Nie. A. Jesteście Państwo zaskoczeni tymi dwoma przesunięciami?
Jak byście je wytłumaczyli? Skąd ta różnica? Bo tu przyjechały same osoby, które są zainteresowane uczeniem, a na warsztat przyszły już w ogóle te osoby, które są zainteresowane tutoringiem. No to siłą rzeczy podbiło to nieco wynik, bo próba była nieosobna. Oczywiście. Na początku zainteresowani uczeniem, czyli część tego przesunięcia nawet nie jest, że tutoring jest postrzegany negatywnie, a że w ogóle uczenie i dydaktyka jest mniej istotna od rzeczy, które mają impact faktorów. Okay? Czyli w ogóle przesunięcie i gdzie czujemy, że serce uniwersytetu bije. Skąd jeszcze w państwa, miejscach taka różnica między państwem a resztą? Bo wybijacie się. Może Pani rozwinąć? No, jeżeli mam wysokie oczekiwania co do tutoringu, prawda, to wysoką ocenę. Natomiast jeżeli oceniam, jak ten tutoring wygląda na mojej uczelni, no to stwierdzam, że wygląda nie tak, jakbym tego chciała. Jeżeli dobrze rozumiem, ta część osób niska ocena wiąże się z tym, że tylko patrzą na wyniki, one nie są aż tak dobre jak reklama, a dla części osób, która może dać wyższą cenę, nawet jeżeli wyniki teraz nie są tak dobre, jakbyśmy chcieli, to widać ideę i zamysł to, czym tutaj mógłby być. Tak? Czy dobrze to miałem? Ja też się zastanawiałam, kiedyś prowadziłam zajęcia porównujące różne teoretycznie możliwe metody, takie jak coaching, tutoring, mentoring. No i właśnie z punktu widzenia indywidualnego wykładowcy, to on pewnie byłby tym zainteresowany, to by podniosło, ja tak po sobie sądzę, bo to by podniosło efektywność nauczania, kontakt z klientem. Ale patrząc w szerszej perspektywie u całej uczelni, nie wiem, jak by wyglądała kwestia, że to jest problem finansowania tego typu działań, bo jeżeli byśmy się przestawili na taki zindywidualizowany tryb współpracy z studentem, to te głosy, z którymi ja się spotkałam, były takie, że systemowo to wprowadzić można, ale jest to bardzo kosztowne. Natomiast sami studenci oczywiście mogą wprowadzić tutoring jakby dla siebie w mikroskali, ale no trochę kosztem indywidualnego czasu, czyli jakby dodatkowych konsultacji. Ja właśnie jestem ciekawa, jak to wygląda na tych uczelniach, które mają tutoring, jak one sobie radzą od strony finansowej. To znaczy ja uważam, że większym problemem, może nawet niż kwestia finansowa, to jest kwestia formalna, jak ma się tutoring do KRK. Ale jeśli ma też do pensum? No właśnie, do tego całego systemu. Tutaj wymaga pewnego indywidualnego podejścia. KRK moim zdaniem, nie wiem, czy Państwo się zgodzą, w pewien sposób indywidualne podejście zabije. Zależy, co chcemy osiągnąć. Jeżeli mamy wpisane w KRK, że mamy taką rzecz, że student ma myśleć samodzielnie, to tutaj nie jest do tego stworzone. Zależy, jak mamy zrobione KRK, zależy, jak mamy zrobione na uczelni opis efektów. Bo no, jakbyśmy robili ten opis efektów, to to było dawno temu i jak ktoś uczestniczył w tym programie, który na swojej uczelni, to przeważnie gdzieś tam z łapanki, tak, ludzie byli brani, często tak było, może nie przeważnie, ale często tak było i one były pisane dosyć, myśmy do końca nie wiedzieli, po co je piszemy. Dopiero teraz w pewnym czasie się okazało, po co je piszemy i one czasami po prostu nie przystają do tego, natomiast gdyby dobrze napisać, tak uwzględniając, to można to zrobić. Zgadza się. Tak, jest to wyzwanie, znaczy i zarówno finansowanie, prozaiczna rzecz, jak system informatyczny często są bardzo dużą przeszkodą, bo nie da się stworzyć grupy mieszanej z różnych kierunków i tak dalej i to czasami bywa bolesne. Prozaicznie się wydaje, a wiele czasu różne uczelnie zostało poświęcone, żeby porozmawiać z informatykami. Pytanie, czy zadać punkty, jak to zweryfikować. Tak, więc cała ta otoczka też może powodować, że instytucjonalnie myślimy
o tym, jaką metodzie, jaką mniej dobrej, mniej realistycznej nie jesteśmy chętni, żeby ją robić jako organizacja. Mimo wszystko, na tyle, na ile jest to miarodajne, tak? To nasze państwa jakieś intuicje, dla mnie są to dosyć pozytywne wyniki. Bardzo pozytywne to, co mamy na sali. Mam nadzieję, że nasza rozmowa mimo poobiadowej pory i popołudniowej pory pójdzie ciekawie, ale również rozmowa w kontekście miejsc, gdzie sądzę, że możliwe jest przekonanie i pokazanie współpracownikom, jak tutaj mógłby zaistnieć. Ok. Zanim popatrzymy do tego, a zrobimy to, jak to praktycznie wygląda w kilku miejscach, chciałbym zacząć jeszcze z trochę innej strony. Od tego, co w moim przekonaniu jest najistotniejsze, jeżeli mówimy o tutorialu, czyli tak naprawdę o studentów. Chciałbym poprosić Państwa w trzech zespołach, tak jak może siedzicie po trzech stronach tego stołu, żeby w ciągu najbliższych 7-8 minut, żebyście uzgodnili Państwo odpowiedź na pytanie, jacy są studenci. Gdybyście mieli ich ocenić, zebrać to przekonania, jacy oni są. Z czym Państwo macie do czynienia? Siedem minut. Pisemnym, no i bez jakiegoś pomysłu na siebie w poszukiwaniu jeszcze
tego pomysłu. Jeżeli chodzi o bycie bezpośrednim, to czasami traktujemy to jako pozytyw, bo ułatwia to nam kontakty z nimi, natomiast czasami jest to dla nas rażące, bo często się zdarza, że graniczy gdzieś z brakiem dobrego wychowania. No i przedsiębiorczy. Przedsiębiorczy, jeżeli traktujemy to określenie jako pozytywny element, no to pozytyw, to ok, natomiast w tym negatywnym ujęciu przedsiębiorczy to chyba kombinator po prostu, tak mi się wydaje. Także zależy, jak to określimy. Chyba tyle z takich najważniejszych, z najważniejszych rzeczy. Ściągamy, tak? No, nie słyszę. Tak, może mówię tylko. Dziękuję. Teraz pana w kolejnym kroku. Znaczy, myśmy podeszli bardzo pozytywnie do sprawy, ponieważ każde pokolenie ma to, że mówiłyśmy, że ja też na studiach nie mam. I też mi się nie podobało, też mówiłam, ale z tym myśliła bez sensu. Więc jak gdyby każdy ma jakby gdzieś tam tą płaszczyznę, że wszyscy jakoś tam przychodzimy przez tą młodość, więc my tak. Jaka jest młodzież dzisiaj, to zależy, tak? No bo jakby cały background, który mają, kształtuje ich. Na pewno są bardzo kreatywni. Trochę też otoczenie im to daje, bo są różne środki wyrazu, oni mają pewnie więcej możliwości z mojej perspektywy, bo ja tego nie miałam, tak? Potem są zapracowani. Oczywiście poza samymi studiami, które pewnie dla mnie stanowiły po prostu trzon albo wszystko w tym czasie, kiedy studiowałam, to oni mają jeszcze, a czasem się trafi rodzina, za moich czasów to już to było jakby wow, rodzinę ktoś ma na studiach, coś dziwnego, a różne fundacje, różne grupowania, niegrupowania, wyjazdy, także bardzo mocno są zaangażowani w różnego rodzaju inicjatywy. Na pewno są bardzo otwarci. To też trochę, jak pomyślimy sobie o polskiej tutaj rzeczywistości, to też to otwarcie trochę z takim otwarciem politycznym też na pewno jest związane. Mają więcej możliwości i jest większe otwarcie na inne narodowości, kraje. Są na pewno bardziej bezpośredni, co myślę, że trochę się wiąże też z przemianami. Jeśli chodzi o tą bodźcowość, to na pewno wydaje się, że są bardziej powierzchowni, ale też bardziej wydają się wszechstronni w takim sensie, że jakby po trochu, ale dookoła. Jakby tak, więc po trochu, ale wszystkiego. Na pewno są bardzo asertywni, czyli zdecydowanie umieją jakby jasno powiedzieć, jak im się coś nie podoba, albo nie tkwią gdzieś w jakimś punkcie, bo tak wypada zdecydowanie. I też na pewno bywają ambitni pomimo jak gdyby wszystko i też zależy im, tak nam się wydaje, że jednak są ludzie, którym zależy jakby w tej grupie młodej. Dziękuję. I trzeci głos. My nie będziemy bliżej, bo przypisaliśmy takimi mamiterkami, żeby nic nie widać. Więc, ale mamy plakat, jak podkreślałem, to mamy. Będziemy trochę powtarzać, ale trochę mamy innych rzeczy. Zacznę od zalet, bo podzieliliśmy to też na dwie części. Zalet to jest to, że bardzo szybko się komunikują, że ta komunikacja między nimi jest szybka, że mają pasję, mają ciekawość. Niekoniecznie musi to być paska do tego, co studiują. Lubią rywalizować, lubią wyzwania, są otwarci, nie mają kompleksów, to jest to, co się tutaj powtarzało. Są samodzielni i są przedsiębiorczy. Takie rzeczy, które uznaliśmy za jednocześnie wadę i zaletę, to jest to, że łączą pracę zawodową z nauką, bo jest to z jednej strony dobrze, a z drugiej strony źle. I że są wymagający, bo też jest to, jest z jednej strony dobrze, a z drugiej strony źle. Jeżeli chodzi o wady, to, że są bierni, że szybko się nudzą, że są leniwi, że nie drążą tematu, tylko starają się traktować te wszystkie tematy dosyć powierzchownie, że są mało krytyczni wobec siebie, nie cenią sobie wiedzy akademickiej i potrzebują bardzo wielu bodźców. Pozwólcie, że do tych trzech plakatów ja dodam dwóch studentów. Myślę, że rzeczy, o których powie, w ich przypadku już tutaj gdzieś wybrzmiały po części, ale dla mnie są one istotne. Myślę, że chciałbym o nich powiedzieć, bo nie do końca będzie czytelne. Rzeczy masz Państwo też
prezentacji. Też dla chętnych prześlemy wszystkie materiały później. Pierwszą osobą, o której chciałbym powiedzieć dwa słowa, jest Marta, z którą ja poznałem, kiedy była w liceum. Starała się, żeby dostać się na studia zagraniczne. Nie udało jej się. Nie udało się jej dostać na Oxford, gdzie chciała dostać na inne uczelnie i zdecydowała się pójść na uniwersytet w Polsce. Studiowała informatykę i studiując informatykę napotkała na problem z matematyką. Liceum była bardzo zdolną studentką, tutaj oblała kolokwium, nie rozumiała i miała głębokie poczucie frustracji. Więc to, co Marta zrobiła, to znalazła w internecie MUCHA, kurs, który był prowadzony przez jednego z profesorów matematyki na jednym z zachodnich uczelni. Przeszła ten kurs, zrozumiała matematykę, świetnie napisała kolokwium i jako dodatek napisała list z podziękowaniem do profesora, który ten kurs prowadził. Macie tu Państwo materiały. Co ciekawe, drugiego dnia tenże profesor zaraz odpowiedział i cieszył się, że jego kurs był przydatny. Wspomniał swoją wizytę do Warszawy, jak tam Amerykanie często mówią, i życzył jej sukcesu. Marta pokazała i była jedną z tych osób, która tutaj była osoba ciekawa, przedsiębiorcza i która znalazła rozwiązanie do swojego problemu. To, co dla mnie było uderzające, kiedy ona mi to opowiadała w 2015 roku, to świadomość tego, że polskie uczelnie są, czy chcemy, czy nie, pewnego rodzaju współzawodnictwie z uczelniami na całym świecie. Wiedza jest dostępna. I co jest ciekawe, i myślę, co dla mnie jest bardzo pozytywne, jest grupa studentów, którzy chcą tą wiedzę zdobywać. Wiem, że jesteśmy niereprezentatywną grupą, bo jesteście Państwo tymi, którzy wierzycie w ważność dydaktyki, ale być może czasami zdarzacie się z takim powszechnym narzekaniem, że dzisiejsi studenci to są okropni, nie chce im się, są lenie, przychodzą tylko dla papieru itd., itd. Oczywiście jest taka grupa, ale jest grupa osób, która naprawdę chce się uczyć i którzy potrzebują wsparcia i potrzebują wiedzy i chcą tą wiedzę zdobyć. Dla części z nich, jeżeli nie zdobędą jej na uczelni, gdzie wy jesteście, będą szukać gdzie indziej i często ją znajdą. Ale kiedy będą szukać na zewnątrz, to myślę, że my pozbawiamy się wielkiej przyjemności pracy z nimi. I było to dla mnie wielkim, pozytywnym doświadczeniem, kiedy w jednym z większych projektów tutorskich, który miał miejsce w Polsce na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Filologicznym, po podsumowaniu pierwszego semestru, jeżeli dobrze pamiętam, jedna z refleksji, która wybrzmiała, powiedziana przez kilku dydaktyków, była taka: zapomniałam, że są studenci, którym się chce. Zapomniałam, co to znaczy mieć studenta, który sam pisze i przypomina się, czy ja mogę dostać temat, na który mogę napisać. Zapomniałam, co to jest pracować z osobami, którym wystarczy tylko powiedzieć tytuł książki, oni sami ją znajdą, przeczytają i jeszcze znajdą kolejną krytykę tej monografii. I myślę, że kiedy rozmawiamy o tutoringu, to warto mieć w głowie tych studentów, którym się chce, bo ich jest duża grupa. W tym projekcie, o którym wspomniałem, to też jest opisane w książce pani dr Beaty Karpińskiej-Musiał, którą możemy Państwu przesłać w elektroniczne, jeśli Państwo chcieli. W tym projekcie wziął udział 200 studentów, którzy nie otrzymali nic poza czasem swoich tutorów. Nie były to żadne punkty CTS-u, nic, co im pomagało w pisaniu pracy licencjackiej. Projekt musiał być niezwiązany z ich tokiem studiów, bo to był projekt finansowany unijny. 200 studentów, prawie 200 studentów wzięło udział, chyba trójka nie dokończyła. Nie było to wymagane tokiem studiów, im się chciało i doświadczenie było na tyle pozytywne, że dokończyli cykle 7 spotkań, które musieli przygotowywać i pisać eseje. Pierwsza rzecz, też tak to się tutaj pojawiło, to są osoby przedsiębiorcze, chętne, ciekawe świata.
Druga rzecz, tutaj niestety ten wydruk, zdaję sobie sprawę, teraz jest mało czytelny, więc pozwólcie, że przeczytam. To jest list, który został napisany przez studentkę pod koniec cyklu tutorskiego do swojego tutora. Ta studentka jest pewna refleksja tego, co się wydarzyło i przez co przeszła w tym procesie. List ten był zatytułowany Kapitanem Kapitany. Szanowna Pani Doktor, zna już Pani Doktor moje powody, dlaczego zgłosiłem się na tutoring. Więc teraz pozostaje swego rodzaju podsumować, co wyniosłam z tego projektu. Dziękuję za atmosferę, tak swobodną, naturalną, niewymuszoną. Dziękuję za rozmowę. Te poboczne, o filmach, książkach, o marzeniach. Dziękuję za inspirację do wyznaczenia sobie celu. Dziękuję za to, że po każdym spotkaniu dostawałam skrzydeł i ogromną motywację. Dziękuję za wiarę we mnie. Dziękuję za radość z każdego spotkania. Dziękuję za poświęcony mi czas, ten osobisty kontakt, jak i prywatne przygotowanie. Dziękuję za wyrozumiałość w ustalaniu terminu. Dziękuję za umacnianie we mnie przekonania, że będę dobrym geologiem. Dziękuję za to, że zdecydowała się Pani Doktor zostać tutorem i że mnie wybrała na tutti. Dziękuję, że przywróciłem Pani Doktor wiarę, że za 10 lat nie będę nudna. Dziękuję, że zwracamy Pani Doktor uwagę, żeby każdego człowieka traktować jako jednostkę, bo każdy ma swoją własną historię. Dziękuję za wskazanie ścieżek rozwoju. Dziękuję za chętę. Dziękuję, że poznałam wady gazu łupkowego i swoje mocne strony. Dziękuję, że miałam okazję docenić to, co mam. Dziękuję, że moje studiowanie miało pasję, bo Pani Doktor ją podsycała. Dziękuję za to, że jak przypomnę sobie spotkania, to wiem, że mogę, że potrafię. Dziękuję, że uświadomiła mi Pani Doktor, że warto gonić za marzeniami. Dziękuję za to, że wiedziałam wskazówki z jednego spotkania na następne. Dziękuję za sceptyczne i krytyczne uwagi. Dziękuję, że stała się Pani Doktor kolejnym moim autorytetem i wzorem. Dziękuję, że tutorem był świadkiem i impulsem do podejmowania nowych rzeczy w moim życiu. Dziękuję, że wpłynął na moje życie ten tutorem. Dziękuję za odwagę, czystą przyjemność z tych zajęć. Na początku liczba zajęć i godzin mnie przestraszyła, a sam projekt trochę przerażał. Ale teraz nie wiem, kiedy to minęło. Nie żałuję. Wręcz przeciwnie, jestem wdzięczna. Dla mnie tutoring równa się możliwość, rozwój. A tutor? Tutor to ktoś dobry. Do tego znaczenia słowa też się nauczyłam na nowo. Ja uważam, że to był dobry czas, dobry tutoring, a Pani Doktor wyjątkowa. Kiedy ten list trafił do mnie, ja byłem bardzo poruszony. I daleki jestem od powiedzenia, że po każdym spotkaniu ze studentem to będzie efekt. Ale dla mnie był to bardzo dobry i jest to bardzo dobry przykład tego, co pojawiło się w tych trzech wypowiedziach. Że młodzi ludzie, oprócz głodu wiedzy, który mają, również potrzebują mądrego towarzyszenia. Nie belfra, nie wychowawcy, co im powie, ale mądrego dorosłego, który oprócz całego przekazania wiedzy będzie miał tu chwilę, żeby porozmawiać o czymś więcej. I wiem, pracując z różnymi tutorami, że ten aspekt relacyjny ma różne wymiary. Dla niektórych przychodzi to łatwiej i to jest coś, co chęcą budują. Dla innych wydaje się to nawet dodatkiem. Ale bardzo często te relacje tutorskie, które wynikają też z jakiegoś wyboru i tutora, i podopiecznego, są we właściwym równowadze. Niektórzy studenci potrzebują czasami jednego, dwóch zdań, żeby mieć impuls do rozwoju swojego osobistego. Niektórzy potrzebują więcej, tak jak ta studentka tutaj. A tutorka była gotowa, żeby to dodać. Z tych dwóch potrzeb, pragnienia szczerej nauki, samodzielnej nauki, i również pragnienia bycia, nie wiem, czy mogę powiedzieć, z mistrzem, czasami to słowo jest bardzo duże i przytłaczające, ale z mądrym, dorosłym, z kimś, kto jest kilka kroków dalej naukowo w życiu, z kimś, kto po prostu jest nie rodziną, a chce wysłuchać, często wysłuchać, a niekoniecznie przegadać wszystkie problemy. Dla młodych ludzi to jest potrzebne. To tak jak Państwo pisaliście, oni często są bez motywacji, rozpuszczeni, leniwi, nie mają wiary w siebie, są zapracowani, nie wiedzą, co zrobić, powierzchowni. Biedni, szybko się nudzą. Oni są dalej w procesie rozwoju.
I w tym momencie tutoring może być niesamowitym, niesamowitym doświadczeniem. To jest ten potencjał, o którym ja chciałem powiedzieć, który był na końcu tytułu naszego spotkania. Ci studenci, te osoby, którym się chce, które potrzebują. I tu myślę, że jest ważne, żeby powiedzieć jedną rzecz, że tutoring jako metoda, co prawda może być zaoferowana każdemu studentowi i właśnie rozpoczynamy rozmowę z uczennią, która na razie chce uczynić go obligatoryjnym doświadczeniem dla wszystkich studentów. Zobaczymy, czy utrzymają to przekonanie i za kilka lat powiemy, jakie były rezultaty tego. Ale w moim osobistym przekonaniu to jest metoda, która najlepiej się sprawdzi, kiedy będzie oferowana tym studentom, którzy chcą ją podjąć i oferowana przez tych dydaktyków, którzy chcą ją prowadzić. Tutaj kilka razy padło pytanie o definicję, więc pozwólcie Państwo, że trochę wyskoczę do przodu i może, żeby uporządkować naszą dalszą rozmowę, powiem, jak my w kolegium rozumiemy tutaj. Definicja, która jest bardzo szeroką, myślę, ale też bardzo prostą, jest to zdanie. Dla nas tutoring jest to regularne, długofalowe spotkanie głosów mistrza i ucznia w wolności dążących do dobra. To, co jest dla nas ważne, co jest takimi rzeczami, które pokazuje, czym ten tutoring jest, to, że jest to proces regularny, długofalowy, zaplanowany, nieprzypadkowy. Czyli ma pewien rytm, pewien zamysł, pewną ewaluację, początek, rozwinięcie, zakończenie, podsumowanie. W tej regularności i długofalowości to są dwie rzeczy. Mówimy o rzeczach, które wymagają czasu. Czy to praca trochę na ustawach, na rozwoju, tak jak było w tym liście, ale również w naszym przekonaniu, doświadczeniu, praca intelektualna, nie tylko zapamiętanie, przyswajanie jakiejś wiedzy, ale wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, argumentacji, analizy tekstu, analizy argumentów, jak również tworzenia nowych argumentów, to są rzeczy, które wymagają czasu. Ja przez ileś lat uczyłem w liceum, i pamiętam, że się wielokrotnie łapałem na tym, że raz wytłumaczyłem, jak należy pisać esej, i potem byłem zdziwiony, że dlaczego na kolejnych zajęciach moi uczniowie liceum nie potrafią pisać eseju. To jest ich prawo, oni się muszą tego nauczyć. Niestety chyba czasy się zmieniły i nie możecie Państwo już polegać na tym, że studenci, którzy do Was przychodzą, zostali nauczeni pisać w sposób krytyczny. Musicie ich tego nauczyć. I w większości przypadków chyba nie można polegać, że oni sami się tego nauczą. Potrzebują wsparcia, bo nie mają w większości przypadków, w moim doświadczeniu, doświadczenia tego, że ktoś im pokazuje, jak krytycznie odnieść się do idei, jak krytycznie się wyrazić i odgłosy. Więc to pewnie wymagało czasu, dlatego regularność i długofalowość. Kolejny aspekt tej definicji mówi o spotkaniu dwóch osób. I tutaj tutoring wymaga pewnej logistyki. Kiedy mówimy o tutoringu, to mówimy, że jest to spotkanie jeden prowadzący na jednego studenta, dwóch. Przy trzech, w moim doświadczeniu, jedna osoba zaczyna się już gubić. Przy dwóch studentach bardzo fajnie się pracuje, mogą oni być w dyskusji, w dialogu. Faktycznie zawsze te dwa głosy są słyszane. Przy trzecim mi się osobiście bardzo trudno pracuje. Przy czwartym już bym zdecydowanie tego, że to nie jest tutoring. Inna wartościowa forma pracy, a nie tutoring. Więc to spotkanie w tym małym gronie jest istotne. I też bym dodał do tego, i znowu to jest coś, czego uczymy, pokazujemy i podkreślamy, jak ważne, że tutoring jest procesem, a te spotkania tylko są takimi momentami, które pozwalają wejść na nowy poziom. Jeżeli wszystko, co się dzieje w tutoringu, dzieje się tylko na spotkaniu, to marnujemy czas. Tak naprawdę tutoring powinien być dużą pracą własną studenta, pewnym przygotowaniem się tutora i potem możliwością zebrania tych dwóch rzeczy i wejścia na zupełnie nowy poziom. Oczywiście to jest proces. Na początku być może ta wartość pracy samodzielnej studenta jest niższa, ale dążymy do tego, żeby po pół roku faktycznie student w samodzielny sposób mógł pracować i wtedy te spotkania mają zupełnie inną wartość. Zupełnie inaczej się przeglądają na to, co ta osoba robi
akademicką. I rzecz, którą my dodajemy i myślę, że to jest, to rezonuje w naszym kontekście kulturowym i jest też chyba czymś, co może wyróżnia od tutoringu, który czasami znajdujemy w literaturze anglosaskiej, bo my podkreślamy, że dla nas w tutoringu, kiedy jako kolegium piszemy i mówimy, dwie rzeczy są ważne, wolność i dobro. I sugerujemy, że tak naprawdę niemożliwe jest oddzielenie spotkania dwóch osób od spotkania nauczyciela i ucznia. Że nigdy nie będziemy rozmawiać tylko o zarządzaniu, finansach i wszystkich innych rzeczach. Że zawsze gdzieś ten nasz element osobisty, nawet jeśli to będzie mały pierwiastek się będzie pojawiał. Dlatego tak ważne jest założenie, że działamy ku dobru. Jest takie pojęcie, które nam jest bardzo bliskie, mi też również osobiście, cura personalis. Łaciński pomysł, że tak naprawdę nauczyciel, tutor troszczy się o całą drugą osobę, całościowo tym, kim jest. Dlatego czasami znajdzie się te 5 minut na końcu spotkania, po tym jak już esej jest omówione, żeby napić się wspólnie herbaty, porozmawiać o mocnych stronach, porozmawiać o planach. Że to dobro jest istotne i żeby to było w sposób bezpieczny, dobry, ta wolność jest niesamowicie ważna. Tam musi być, w moim przekonaniu, w wolności osoba jako tutor chce tak pracować, mieć przyzwolenie, że w taki sposób chce się spotykać ze studentami, a student w wolności musi móc wybrać, przyjść i czasami opuścić, chociaż to się rzadko zdarza. Oczywiście tutaj, kiedy to jest tylko lawirowanie i unikanie, to jest innego, ale czasami ta osoba powinna mieć możliwość powiedzieć, że dokończyłem moje zobowiązanie i tutaj chcę się zatrzymać. Prosta definicja, więc żeby dodać jej trochę kolorytu, pozwólcie Państwo na trzy wypowiedzi studentów, którzy zostają poproszeni o opisanie z ich poziomu, z poziomu uczestników, czym dla nich był tutoring. To są dłuższe cytaty, ale myślę, że wartościowe mimo wszystko, które je wysłyszę. Pierwsza osoba, która była na kierunku psychologii, jeżeli dobrze pamiętam, napisała coś takiego. Może zacznę to górnolotnie, ale mam poczucie, że zajęcia tutoringu odmieniły moje życie. Zastanawiałem się dlaczego. Myślę, że złożyło się na to kilka rzeczy. Niezwykle ciekawe tematy, wyjątkowa forma zajęć i przede wszystkim osoba tutora. Zajęć wychodzę bogatsza o nowe wątki, tematy i problematykę, z którą wcześniej się nie spotkałam. Indywidualna forma zajęć dała mi możliwość podzielenia się moimi obserwacjami, opiniami, co okazało się dla mnie bardzo istotne. Pisanie sobie było dla mnie nowością, ponieważ jest to forma dość otwarta, do końca nie jestem pewien, czy moje prace posiadały znamiona sobie. Były jednak skutecznym sposobem na uporządkowanie myśli, dokonanie podsumowania i szacowania opinii na dany temat. Nauczyłem się samodzielnej pracy, śmiałego wyrażania poglądów, analiza, następnie syntezy w obrębie danego tematu. Poznałem fantastyczne, nieznane mi dotąd obszary wiedzy, dzięki którym zacząłem lepiej funkcjonować, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Na pewno wiele z poruszanych na zajęciach tematów będę zgłębiać dalej. To, co widzimy i to, co studenci również podkreślają w swoich wypowiedziach, w badaniach ilościowych, które robimy, to, co tutaj się pojawia w tym zdaniu. Skuteczny sposób na uporządkowanie myśli, dokonanie podsumowania, przygotowania opinii na dany temat. Zazwyczaj tutorzy pracują, zadając pewną lekturę przeczytania, student musi albo napisać esej, albo przygotować case, czy przygotować rozwiązanie danego problemu. I relacjonuje to tutorowi. I tutor nie jest wtedy tą osobą, która chce zweryfikować tą wiedzę, ale tak naprawdę pociągnąć ją dalej. I poprzez to fakt, że to jest tak bliska i szybka, natychmiastowa interakcja, to jest moment, kiedy student może się nauczyć i przebrnąć poprzez proces systematyzowania wiedzy, ponieważ sam musiał się przez to przeżyć, przez tekst, parafrazować go swoimi słowami, napisać, ocenić i ma od razu możliwość podyskutowania i przetrawienia tego. Wydaje mi się, że to jest niezwykle trudne, jeżeli nie niemożliwe do zrobienia w dużej grupie
studentów. Ponieważ każda osoba trochę inaczej będzie podchodzić i w innym momencie będzie się potykać. Kiedy ja pracuję z dużymi grupami, które piszą teksty, ja zawsze widzę, jak wielką różnicą jest to, kiedy ja tylko napiszę moje komentarze, nawet jeżeli są bardzo długie, a kiedy mam możliwość porozmawiania ze studentem. Bo nawet moje, tak mi się wydaje, dobre komentarze często są obok. My musimy porozmawiać, żeby zrozumieć. A to wymaga tej logistyki, czasu i miejsca. Druga wypowiedź. Tutor jest więc mózgiem operacji samopoznania ucznia. Wskazuje na wady, konstruktywnie mobilizuje do poprawienia pewnych niedociągnień warsztatowych oraz skupia się na zaletach, sugerując kierunek rozwoju. Decyzję jednak pozostawia ten uczniowi i niezależnie od drogi, którą on sobie obierze, towarzyszy mu w dalszej podróży ku artystycznemu nasyceniu. Nie każdy bowiem, kto bierze udział w tutoringu, już na wstępie jest w stanie stwierdzić, że ma talent i wie, jak z niego korzystać. W takim przypadku obecność tutora jest niezastąpiona. Wydaje się również, że sam nauczyciel dowiaduje się wiele o sobie, o sposobie nauczania, o samym uczniu, jego zapatrywania, podejściu do tematu. Ustalenie konkretnego i jasno sprecyzowanego celu pozwala na większą efektywność spotkań przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów rodzących się w toku pracy. Tutoring to studium określonego przypadku, gdzie wiedza teoretyczna nie zawsze pokrywa się z oczekiwaniami, jakie stawia się przed współpracą. Każdorazowe ustosunkowanie się do pytań rozwiało wątpliwości, których jest wiele i sprawia, że to, co przysparza lęk, może zostać oswojone. W metodzie akademickiej brak bowiem miejsca na pytanie, czego oczekuje uczeń i jak mu w tym pomóc. Tutoringu wydaje się kluczowe. Zajęcia motywują do działania i wbrew obawie jego nadmierną intensywność wywołują uczeń na twarzy ucznia w związku z tym, że robi to, o czym marzy. Tutoring można ustawić na wiele sposobów. W większości sytuacji w Polsce tutoring nie wpisuje się w przedmioty obowiązkowe, więc nie ma ustalonej podstawy programowej, podstawy wiedzy, którą ma. Zazwyczaj są to sylabusy negocjonowane, czyli tutor mówi nam się na tym, o tym jestem gotowy rozmawiać. Jeżeli ktoś chce ze mną o tym rozmawiać, to usiądę. I bardzo często studenci przychodzą wspólnie określają cel, czego chcą się nauczyć. I czasami motywem przewodnim tutoringu jest eksploracja, czyli na każde spotkanie mamy inny aspekt, inny cel. To świetnie się dzieje na przykład dla studentów, którzy nie wiedzą, o czym chcą napisać pracę licencjacką czy magisterską. 4, 5, 6, 7 tematów. Spróbuj, zobacz, co ci leży. Albo na samym początku, kiedy w ogóle uczymy pisania. Albo czasami jest to studium pogłębione, gdzie każdy kolejny temat pociąga, ok, z którą stroną możemy pójść. Ale ta możliwość negocjowania jest czymś, co bardzo często się przekłada na motywację. To, co się pojawiło w tej grupie, o studentów, którzy są niezmotywowani, czasami danie możliwości, że ty wybierasz, co chcesz się uczyć, ty mówisz, co cię interesuje, jest w stanie pójść dalej. Niestety jest również ciemna strona tego. Jak jedna z tutorek z Gdańska pisze w swoim eseju, wciąż pisujący projekt tamtejszy, uczyła antropologii i przyszedł student, który powiedział, że chciałby się zajmować antropologią biznesu. Powiedziała, to bardzo ciekawe. Nigdy wcześniej się tym nie zajmowałam. Jeżeli jesteś gotowy, żeby z takim tutorem współpracować, który nie ma wiedzy, to jestem chętna. Dla niej było to niezwykle wymagające doświadczenie, ale mówi, że jedno z najbardziej cennych dydaktycznych doświadczeń, kiedy ona uczyła się od studenta, gdzie student wyszukiwał polskie teksty i jej porzucał, a ona wyszukiwała angielskie teksty i jej porzucała. Mimo, że jest doktorem habilitowanym, mówiła, że to była jedna z bardziej produktywnych i owocnych współprac, mimo olbrzymiej różnicy doświadczenia. I też często słyszę takie zdanie, że tutorzy, którzy pracują ze studentami, często słyszą pytania, które być może nie mają odpowiedzi u studenta, ale które przypominają im problemy, którymi sami się zajmowali, albo pokazują problem, który się zajmują z innej perspektywy i potrafi to być bardzo twórcze. Ale jest, tak jak mówiłem, ciemna tego strona. Zajęcia z jednym studentem wymagają tyle samo pracy, co dla grupy, a to jest jedna osoba. I każdy student zazwyczaj jest inny.
Więc jest to również metoda wymagająca od strony tutora. I trzeci, ostatni cytat w tej naszym dyskursie definicyjnym brzmi następująco. Ogniwo stojące cały ten proces, coś, bez czego doczyste zmienione małe sukcesy i przełomy studiowania nie miałyby sensu, takie jak życie bohatera staroskandynawskich sar nabierało pełni i leżało dopiero po odbyciu podróży do Norwegii. Ogniwem tym stała się rozmowa z tutorem. Teksty mogły być pisane, sagi czytane, runy poznawane. Ale bez tego wyjątkowego rodzaju konsultacji, jaką jest dyskusja z ekspertem na temat swoich spostrzeżeń, nigdy nie byłoby to doświadczenie tak pełne i inspirujące, wytyczające tyle nowych ścieżek. Jest to absolutnie bezcenny rodzaj nauki. Całe stosy książek mające wykluczyć możliwe błędy w rozmowaniu nie zastąpią rozmowy twarzą w twarz, takiej też formy konstruktywnej krytyki i sugerowania innych perspektyw i lepiej. Doświadczenie, które studenci mają, którzy wchodzą w procesy tutorskie, czasami, być może często, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć często, bo nie mam badań na ten temat, jest w bardzo ostrym przeciwieństwie codzienności niektórych studentów. I dwie anegdoty, które o tym mogą powiedzieć. Jedna studentka piątego roku, która była w procesie tutoringu, była niesamowicie zestresowana. Kiedy na drugim przejęciu spotkaniu tutorka zapytała się, nie pamiętam imienia, Aniu, dlaczego się dzieje? Bo ja nigdy przez 5 lat nie rozmawiałam z wykładowcą, i żeby to nie był egzamin. Dla mnie to jest sytuacja strasznie smutna. Można przejść 5 lat studiówki, jedyna rozmowa z wykładowcą jest to egzamin ósmy, gdzie uważasz, czy moje zdanie jest istotne, prawdziwe i czy je zostanę oceniane. Tutoring wymaga tego, że osoba może błądzić. Nie jest oceniane i stwarza tą pole bezpieczeństwa. Druga anegdotyczna historia. Jeden z uczestników naszego szkolenia w jednym z ćwiczeń, które robiliśmy na parafrazę, usiadł, zamyślił się i powiedział z taką rozgrającą szczerością, że zdaje sobie sprawę, że mówi za dużo, kiedy spotyka się ze swoimi studentami. 3 albo 4 razy za dużo. Bo on ma tyle im do powiedzenia i tyle tak dobrze chce, że zdaje sobie sprawę, że to w ogóle nie pozwala im powiedzieć. I że chyba będzie się o to zmienić. Potem rozmawiałem z nim jeszcze trochę i jest w stanie zrozumieć, że kiedy dydaktyk, promotor ma 10, 20, 30 czasami magistrantów, osoby, które piszą prace licencjackie, to nie ma czasu, żeby z nim siedzieć i rozmawiać. Pozwolić jemu dochodzić do wszystkich błędów. Chcę mu powiedzieć to wszystko, żeby na tą pracę napisał jak najlepiej. Tylko, że ta osoba to usłyszy, może wprowadzić te zmiany, ale nie nauczy się, żeby ich nie robić panowie. Dlatego być może macie Państwo doświadczenie, że zwracacie uwagę, wraca ten tekst i dalej jest ten sam błąd, tylko w innym akapicie. Proces uczenia się jest trudny, powolny i niestety w tym pokoleniu, w którym jesteśmy, wymagający większej interakcji, może bazując mniejszej samodzielności. Te 3 cytaty plus ta nasza prosta definicja, mam nadzieję, że trochę pokazują nam, jak możemy zrozumieć, zdefiniować ten proces, jak możemy mieć poczucie tym, czym ten proces jest. A tak naprawdę, jeżeli chcecie Państwo jakiś prosty sposób zapamiętania, to co dla mnie jest takim światłem i kierunkiem, który pokazuje, to jest starożytne zdanie, to możemy znaleźć u Plutarcha, który mówi, że umysł nie jest naczyniem, którym należy napełnić wiedzą, faktami, czymkolwiek, ale jest tak naprawdę ogniem, który trzeba rozniecić. I te dwie czynności, napełnianie i potem badanie napełnienia, dla mnie są zupełnie czymś innym niż rozniecanie ognia, który kto wie, jak będzie pomógł. Mam nadzieję, że w tym momencie
zobaczyliśmy potrzebę, w której jesteś w stanie Państwu, mam nadzieję, pomyśleć o konkretnych studentach, którzy wiecie, że im by się to przydało, że oni by się wpisali na to i żeby ten proces dał im wiele. Mam nadzieję, że trochę przybliżyliśmy tutorium w sensie, że jesteśmy w stanie nazwać, opisać go definicyjnie. Więc teraz czwarty krok. Po tym, jak zobaczyliśmy potrzebę, nazwaliśmy czym to jest, to jak spowodować, żeby ten tutorium się pojawił. I tutaj jest chyba ten element, który ja najbardziej lubię, związany z przywództwem, zarządzaniem zmianą i z tym, żeby powołać do bycia coś, czego wcześniej nie było. Nie wiem, czy się zgodzicie Państwo z taką tezą, ja nie jestem przekonany, że kiedy myślimy o organizacjach, to organizacje zazwyczaj wolą trwać w tym miejscu, gdzie są, a raczej nie lubią się zmieniać. Status quo jest tym, co zazwyczaj je charakteryzuje, a nie pytanie się, dokąd zmierzają. Czy zgodzimy się Państwo z taką tezą? No, nie jest tylko, że dzisiaj nie bardzo to jest możliwe, bo wszystko tak się zmienia, tak tą wolę wytoczeniu żyjemy, że właściwie zmiana jest naszą codziennością. Więc pewnie by tak chciały, ale nie bardzo to jest możliwe. To są dla mnie zadziwiające, jak organizacje są w stanie być wodoszczelne od tej zmiany na zewnątrz. Tak. Ale tak, ta presja zewnętrzna. Konkurencyjności w Uniwersytecie Ekonomicznym to jest taki aspekt ważny funkcyjny. Trudno być konkurencyjnym, jeśli się nie nadąża za zmianami. Zgadzam się. Postawię drugą kolejną ważną tezę, to pewnie przestrzeń na całkowicie rozmowę, ale argument o misyjności i niezmienności tożsamości uniwersytetu może czasami być bardzo dobrą przykrywką do tego, żeby odsunąć na bok pytanie o zmianę. Nie mówię, że tożsamość tego uniwersytetu i misyjność nie jest istotna. Myślę, że to jest jedno z podstawowych, kluczowych pytań, ale w moim przekonaniu uniwersytet, w ogóle edukacji, wszystkie instytucje edukacyjne żyją w napięciu między dwoma paradygmatami. Skoro jesteśmy na świecie ekonomicznym, to może one tutaj będą na miejscu, bo z jednej strony to jest paradygmat popytu. Wydaje mi się, że uniwersytet musi zastanawiać się, na co jest rynek i co jest potrzebne i jakie są oczekiwania. A drugi paradygmat to paradygmat podaży. Co my chcemy włożyć na rynek, niezależnie od tego, czy to ktoś to chce, czy nie, ale co jest konstytutywne na naszą tożsamą misję, to co chcemy zrobić. I cały trud i wyzwanie jest mądrość, żeby wiedzieć, które pytania należą do którego paradygmatu. W którym miejscu powiedzieć sami, tu musimy dawać to, czego rzekłem, a w którym miejscu powiemy nie, to jest to, co stanowi o naszej tożsamości. I myślę, że nie ma prostego algorytmu, nie ma prostej odpowiedzi. Mogę jeden komentarz? Znaczy, ja się tu z Panem, chyba większość z nas się z Panem zgodzi, ale cały czas intuicja mi podpowiada, że tutoring chyba więcej zależy od człowieka, od wykładowcy, niż od rozwiązań instytucjonalnych. Bo sam Pan powiedział, że jeżeli mamy 20-32 dni, będzie 15 osób na seminarium, to nie jesteśmy w stanie w takiej formie pracować z wszystkimi studentami. Ale też trzeba powiedzieć, że oni nie wszyscy się będą nadawali do takiej formy współpracy. Więc jeżeli się znajdzie jedna, dwie osoby, które taką formę chciałaby przyjąć, to wydaje mi się, że to wszystko od nas zależy, od wykładowcy. Więc te zmiany może też po prostu od dołu jakoś się pojawiają, a niekoniecznie z tych rozwiązań instytucjonalnych, bo nawet jeżeli uczelnia stworzy mi warunki, stworzy możliwości, każe mi coś robić, prawda, w cudzysłowie, kierownik katedry na przykład, a ja nie będę do tej formy przekonana, to po prostu no, zrobię, bo muszę. A tutaj cały czas czuję, że to nie o to chodzi. Czy ja mogę coś
Mogę przyjąć, bo ja tutaj a propos tego ustalania ram, jeżeli chodzi o tutoring i na przykład porównywanie tutoringu do prowadzenia seminarium, to to jest jedna zasadnicza różnica. Jak wydaje mi się, że różnica polega na tym, z jakimi oczekiwaniami wchodzimy w ten tutoring. I to bardzo mocno dotyczy z mojego doświadczenia i z naszego doświadczenia, tak wynika, osób, dydaktyków, którzy w ten tutoring wchodzą. Bo nagle my mamy studenta, którego możemy sobie ulepić. Dostajemy studenta, który jest chętny, ale nie musimy go oceniać. Wydaje mi się, że kwestia oceny, wystawienia oceny jest czymś takim, co jest taką barierą bardzo ważną. Że na seminarium ja wiem, że ten człowiek będzie potem oceniany, ktoś inny będzie go oceniał, bo ktoś będzie recenzował tą pracę, będzie sprawdzał, czego ja tego studenta nauczyłam, to cały czas inna rzecz. Tutaj ja mam człowieka, mogę z nim pracować i tak naprawdę to, że ja mogę odetchnąć, że jestem z tych ram takich właśnie, bo w najczęściej tutoring jest właśnie pozbawiony takich bardzo silnych ram, sylabusów, tego typu rzeczy, że ja tak naprawdę mogę popatrzeć na tego człowieka, wyciągnąć z niego to, co jest najważniejsze i wtedy wydaje mi się, zupełnie zmienia się sposób, w jaki tutor patrzy na studenta. I właśnie od człowieka to bardzo zależy, ale ja jestem tutorem od wielu już lat i rozmawiamy na ten temat bardzo często z naszymi, z kolegami, którzy też są tutorami, którzy też prowadzą seminaria i to jest inna praca. I ja na przykład moich podopiecznych na seminarium nie przyjmuję. Z zasady. I właściwie tak się, bo to jest inny rodzaj pracy jednak po wszystko. Wydaje mi się, że jest ciężko wytłumaczyć, na czym tak naprawdę polega taki tutoring, jeżeli nie było się nigdy w takiej parze tutorskiej, jeżeli nie ma się tego doświadczenia, bo muszę przyznać, że jest to doświadczenie bardzo mocno otwierające oczy i w życiu bym sobie tego nie wyobraziła, gdybym pierwszy raz w taką parę tutorską nie weszła. Od ludzi zależy bardzo dużo, bo to, jak te pary ze sobą współpracują, zdarzyły mi się tacy podobieni, którzy nawet są cudowni, do dzisiaj utrzymujemy kontakt i właściwie dzisiaj ten kontakt jest już bardziej towarzyski, tak, niż zawodowy, bo oni są już zupełnie gdzie indziej. Natomiast zdarzyły mi się takie osoby, które uznaję za jakieś tam swoje porażki, bo gdzieś coś nie zadziałało, mimo że jakieś tam metody są te same, itd., itd. Ludzie są ważni, ale jednak jest też ważne, żeby to było coś, co jest wyrwane z akademickiej. A mogę zapytać, w jakiej formie zinstytucjonalizowanej funkcjonuje to na uczelni? To znaczy, wszyscy mają możliwość, jak są ci studenci wybierani i jak to działa? My mamy tutoring klasycznie rozwojowy, nie jest to tutoring zawodowy, to znaczy, to nie jest tutoring, który jest przywiązany do któregoś przedmiotu. Tak. To jest tutoring rozwojowy i mamy po prostu coś, co nazywamy programem honorowym. Najlepsi studenci są do niego zapraszani, najlepsi studenci po pierwszym roku. Studiów licencjackich są do niego zapraszani, niezależnie od tego, jaki kierunek studiów studiują, z obydwu wydziałów ci studenci są na podstawie średniej, przepraszam. Wybierani, zapraszani są na podstawie średniej, ale nie wybieramy ich na podstawie średniej. Wybieramy ich na podstawie listu intencyjnego i rozmowy, którą to rozmowę przeprowadzamy w gronie, no komisja się zbiera i tutorzy i studenci. Bo wybieramy, bo nie wybieramy tych, którzy są dobrzy, którzy się dobrze uczą, tylko tych, którym się chce. Więc jak gdyby mamy trochę inną metodę i, no, i wtedy to jest zupełnie inne doświadczenie pracy. Przepraszam, ja rozumiem, że to jest coś absolutnie dodatkowego. Tak. Studenci mają swoje obowiązki, studenci mają swoje prawa. Mhm. My jako tutorzy mamy obowiązki, mamy też pewne prawa. No, jest to zinstytucjonalizowane. Jest to opłacane. My te nasze obowiązki przeliczamy, możemy to przeliczyć maksymalnie do 30 godzin dydaktycznych, tak? Uwierzcie mi Państwo, spędza się ze studentem zdecydowanie więcej niż 30 godzin. Jeżeli się go ma przez 2 lata, tak? To jest właściwie to 30 godzin, to ja zwykle w pierwszym miesiącu wyrabiam współpracy, bo to jest taka intensywna praca. Natomiast no, jest to zinstytucjonalizowane, natomiast jest to poza procesem nauczania takim klasycznym. Bo też uważam, tu się zgadzam w pełni, tutoring dla wszystkich, to chyba się nie może udać. Wydaje mi się, wracając do Pani pierwszej wypowiedzi, że to nie jest alternatywa albo odgórnie, albo wydolnie. W sensie, jeżeli to jest tylko odgórnie, to mogę powiedzieć z góry, że się nie uda. Jeżeli to jest tylko oddolnie, to z dużym przekonaniem bym powiedział, że za kilka lat to umrze. W sensie, mamy osoby, które przychodzą na nasze szkolenia, które
zazwyczaj osoby, które do nas trafiają do szkoły tutorów, to są osoby, dla których dietetyka jest ważna i czasami nie mają zrozumienia w swoim wydziale, w swojej katedrze. Dla nich spotkanie z innymi pasjonatami jest inspirujące, zachęcające i wracają i zmieniają to, jak pracują, robią coś dodatkowego. Niestety w większości osób, które potem jakoś kontaktujemy po 2-3 latach, jeżeli nie przekuwa się to na zmianę systemową, to umiera, bo jest trudno robić to w podziemiu. Oczywiście myślę, że to jest wartościowe doświadczenie dla dydaktyków, być może zmieniają sposób pracy z licencjuszami, wiele rzeczy może się zmienić, ale żeby to była zmiana, która jest widoczna na poziomie uczelni, ważne jest, żeby na jakimś poziomie ona się zmieniła i w tych miejscach, gdzie widzimy, że ona zaistniała w sposób trwały i dobry, to było oddolnie. Nie jestem w stanie pomyśleć o żadnej uczelni teraz na szybko, gdzie to zostało rozpoczęte od góry. Zazwyczaj to było znalezienie, zbudowanie grupy ludzi, pasjonatów, którzy chcieli coś zrobić i umożliwianie im albo trochę opuszczanie i dawanie wygrywania. Głównie na różnych wydziałach wyglądało. Ale tak, bez ludzi, którzy to rozumieją, bez ludzi, którzy chcą, bez ludzi, którzy widzą w tym wartość, jeżeli to będzie tylko rozporządzenie, to będzie nieskuteczne, to będzie jakaś karykatura. Bo muszą być osoby, które chcą. Ale sądzę, że tym osobom trzeba stworzyć odpowiednie ramy. Również finansowe, ale prawne. Też możliwości opowiedzenia tego studentom, żeby studenci mogli o to się ubiegać. I te procesy w tych miejscach, które jakoś obserwowaliśmy, towarzyszyliśmy, rzadko kiedy bywały łatwe i z górki. Zazwyczaj wymagały pewnego przekonania kolegów, władz, czasami studentów. I chciałbym znowu poprosić Państwa o krótkie ćwiczenie, złapanie trochę pulsu i tego, jak Państwo myślicie. 7 minut. Państwo chciałby pierwszy zreferować. Tutaj Państwo są najbardziej doświadczeni, a my potem tylko coś dodamy. Muszę powiedzieć, że jeszcze pamiętam. To nie jest zreferatyzowane nasze obrady, rozmawiałam o czym innym, a tutaj zespół zakłopą, więc nie do końca skuteczny rzut. Tak. Pierwsza rzecz to jest... Koleżanki zasłoniliśmy, nie wiem, czy tak można. To jest Dłuższa się pierwsza, to są takie rzeczy, które są do tej gorszej strony, tak? Które są przeciw. Po pierwsze, no, trzeba dobrać tutorów, tak? Ja powiedziałam tutaj, rozmawialiśmy sobie trochę, że to muszą być, jest trudno ich znać, bo to muszą być ludzie, którzy lubią studentów. A wbrew pozorom na uczelni czasami jest trudno o ludzi, którzy naprawdę lubią, bo bardzo często jest tak, że wszyscy narzekają, że ci studenci są tacy leniwi i tak dalej, całą tą mantrę Państwo znacie. No to jest trudno czasami znaleźć kogoś, kto naprawdę studenta lubi, po prostu. No są to koszty. Ale jeśli można by jeszcze do tego dodać, bo dobór tutorów to jeszcze jedna kwestia. Kto powinien być tym tutorem? Czy pracownik ze stażem 10, kilkunastu lat jest tym mistrzem, prawda? Bo chodzi o relację mistrz-student, mistrz-uczeń. Ktoś taki, kto potrafi poprowadzić, ale jeszcze dokonać wyboru przedmiotów, tak? Ci, którzy korzystają z tutoringu, mają możliwość swobodnego dobierania przedmiotów, które studiują w ramach jakiegoś kierunku, bo nie są przypisani do specjalności. Czy jest to ktoś, kto rzeczywiście potrafi być takim przewodnikiem, doradcą? W moim środowisku są na ten temat dyskusje, ponieważ tutorami są zazwyczaj młodzi adiunkci. Czy to są osoby, czy to są ci mistrzowie? To tylko tak sygnalizuje, że to jest pewnego rodzaju bariera też.
Kolejna rzecz, brak zrozumienia dla tej formy kształcenia, czyli po prostu uczelnie tej formy nie znają, nie wiedzą, z czym ona się wiąże, w związku z tym ona też nie ma wsparcia, brak wsparcia ze strony władz uczelni, uczelnie same i władze uczelni nie wiedzą, co mogą zyskać dzięki tutoringowi, jakie są tego wady, jakie zalety i tak naprawdę wad to już chyba nasz koniec. Co jeszcze? No, ja jestem z prywatnej uczelni, proszę Państwa. My musimy liczyć pieniądze. Więc jak my na coś pieniądze wydajemy, to nie dlatego, że jakiś dydaktyk miał taki kaprys, tylko dlatego, że nam się to zwraca. Ja tutaj powiedziałam ze sobą, bo ktoś przyszedł mnie zapytać, dlaczego mamy pieniądze, jak to się dzieje? No my musimy konkurencyjnie działać na uczelni. My konkurujemy ze ZGH, my konkurujemy z Woźnińskim. Od nas ludzie najlepsi zaczęli w pewnym momencie uciekać. Nie mieliśmy dla nich oferty, tak? Musieliśmy stworzyć taką ofertę. Stworzyliśmy program honorowy i teraz już ludzie najlepsi od nas nie uciekają. Co więcej, opowiadają sobie o takiej formie i ci lepsi z liceów do nas przychodzą. Czasami jest tak, że na przykład parę, no oczywiście nie jest jakiś tłumy, bo my w ogóle nie jesteśmy dużą uczelnią, ale zdarza się tak, że na formularzu rekrutacyjnym jest zaznaczone, że ktoś wiedział o tym, że mamy taką formę. Bo na przykład ktoś tam ze znajomych opowiedział, albo byli w jakimś programie, które nasi studenci, projekcie, które nasi studenci dla licealistów organizowali, bo oni to sami różne dla licealistów też robią. To są też po prostu bezpośrednio przekładane pieniądze. Kolejną rzeczą, która się z tym wiąże, to jest to, co mi się na końcu przypomniało, to jest ogromna motywacja dla dydaktyków. Jakie my mamy na uczelniach tak naprawdę systemy motywacji? Jaki mamy system motywujący do dobrej dydaktyki? No my tutaj wszyscy mamy jakąś wewnętrzną motywację, bo jednak zechciało nam się niektórym przyjechać z daleka, posiedzieć tutaj, spotkać się z takimi samymi, bo my sobie ładujemy akumulatory. Pomyślcie Państwo, jak ładuję akumulatory, że to jest zespół z naszej uczelni. I my się spotykamy na korytarzu, opowiadamy sobie, a twój student Jarek to to, a mój student Paweł to to. My się wszyscy znamy, wszyscy wiemy, co ci studenci wiedzą, jakie oni realizują projekty i mówimy sobie, dobrze, no ten mój to naprawdę super i tak dalej. To jest takie motywujące, naprawdę ma takie znaczenie, że żaden system motywujący, żaden bol do Biedronki nic więcej tak nie spowoduje jak to, że my po prostu prowadzimy takie rozmowy. My dwa razy do roku z naszymi studentami wyjeżdżamy. Biedronki. Biedronki musimy jechać. Także my z nimi wyjeżdżamy, się z nimi spotykamy i my tam no, siedzimy z nimi, gadamy o grupotach, tak? No, już po zajęciach, po obradach robi się nieinformalnie i to naprawdę, no my wracamy z tego jazdu zupełnie inni. Mamy energię do tego, żeby jeszcze przez następne pół roku pracować, potem nam ta energia nieco siada, no to mamy następny wyjazd. I to nie są takie koszty, jak mogłoby się wydawać, dlatego że po jakimś czasie całkiem prosto tych ludzi rzeczywiście jest do tego tutoringu zachęcić, bo widzą, jakie są tego zalety. Co jeszcze? Interdyscyplinarność pewna. To jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby te zespoły, które się dobierają, zespoły tutorskie i te zespoły studenckie były interdyscyplinarne, żeby oni też mogli pracować w zespołach. Nie wiem, czy do końca o to chodziło, ale... Nie. Odkrywanie talentów. To jest też coś takiego, co jest bardzo ważne, że taki program pozwala odkryć talenty i potem no, różne osoby mogą te talenty do różnych rzeczy wykorzystywać. Ja przyznaję się szczerze, ja bardzo eksploatuję moich studentów. Aktualnie mam trójkę podopiecznych i oni bez przerwy coś robią. Jeden teraz w Paryżu, na raz musi siedzieć, ale i tak nie mógł tam sobie posiedzieć, bo musi realizować zmianę studencką między Paryżem a nami i musi na to zbierać pieniądze, bo studenckie projekty u nas nie są finansowane w żaden sposób. Oni muszą sami sobie to finansowanie znaleźć. I bardzo dobrze mi się to udaje. Także gdzieś tam, no, tutaj mamy też te rozwiązanie talentu jest niezwykle ważne. Indywidualne podejście, no i o motywacji do tego już sobie rozmyślam. Ja tylko zapomnę, przepraszam. Na naszej uczelni działa kolegium między obszarami i w ramach tego kolegium jest taka instytucja, która jest tutaj. Właśnie ta moja prośba o umieszczenie tej interdyscyplinarności. Ja się dokładnie tym nie zajmuję. Z tego, co się orientuję, to te osoby po prostu pomagają studentom pisać pracę i dobierać te przedmioty, które w ramach tych studiów międzyobszarowych mają obowiązek odbyć. Dziękuję.
możemy, tak. Wcale może, znaczy tylko tytułem uzupełnienia nie będę powtarzała niektórych rzeczy. Do bardzo liczyły się również czasochłonny i długotrwały proces, czyli potraktowałyśmy to jako wadę. Trudności w utrzymaniu motywacji obu stron, to się tam nie wiem, co już nawet pojawiło w wypowiedzi. Nie wszyscy się nadają, tam mówiła Pani o tutorach, też studenci. Trzeba ich dobrze w jakiś sposób wybrać. Wydaje nam się, że efekty są niewymierne i osiągane w długim czasie. Widzimy to rzeczywiście po jakimś tam okresie, chociaż jak mówiła tu Pani o projektach, no to pewnie to jest kilka miesięcy. No i to bardzo wysokie ryzyko niepowodzenia też. To zależy od doboru. No, pewnie tak. Rozwój dwóch stron, nie tylko jeżeli chodzi o pozytywy. Rozwój dwóch stron, nie tylko studenta i takie pozytywne efekty, jak wzrost poczucia własnej wartości, jeżeli chodzi o studenta. Wychowywanie człowieka, bo na pewno mamy na to wpływ. Pozytywny wpływ na wizerunek uczelni, organizacji, to Pani mówi o tej konkurencyjności. No i też znalazłyśmy tutaj ewentualnie potencjał na przyszłego pracownika na uczelni. W kontekście szukania talentu. Tak, tak. To my do tych słabych stron możemy powiedzieć, że stan na nich jest taki, że jest bardzo mała świadomość tej metody, więc jakby bardziej takie postrzeganie jej jako coś nazywa się, nie wiadomo co to jest, dlatego jest może być... Nie się nazywa się za niskiego, to też jest problemem. Niektórych jest. Natomiast jeżeli chodzi o pozytywy, to tak dodając, to w tej metodzie ważna jest jakość, a nie ilość, tak? No bo jednak jest to proces, trwa wiele czasu, czyli nie szybko, szybko, tylko jednak gdzieś tam na długotrwałość jest położony nacisk. Jest bardzo dobrą metodą, naszym zdaniem, dla indywidualistów, czyli takich studentów, którzy nie do końca się w taką ramę tam ćwiczenia, wykład mieszczą, natomiast mają szeroki światopogląd i wydaje się, że to by była świetna metoda. I jest to kształtowanie osoby, a nie jej ocenianie. Strasznie żałuję, że mogę tylko, że mieliśmy 2,5 godziny, już mam trochę mniej tego czasu. No to jest ten aspekt, jest tym, który ja bardzo lubię, tych rozmów. Mam nadzieję, że Państwo widzicie po tych wypowiedziach, które teraz już padły, kilka rzeczy, że to jest, że mówimy o tutoringu, to mylne czasami może być stosowanie jednej nazwy na rzecz, która jest bardzo różna. To jest coś, co ja bardzo doceniam. W tym kontekście, że uczelnie, wydziały, różne miejsca tworzą programy doktorskie, że są bardzo różnie wyglądają. Są programy dla uczniów, studentów bardzo zdolnych. Na przykład program tutaj na UEP-u nie ma tej poprzeczki, że to muszą być najlepsi studenci. Tam bardzo ważne jest dopasowanie studenta z tutorem, który ma poczucie, że ja mogę coś dać, mogę to wprowadzić. Na UG, na części lekcji na sonografii, jest kryterium zainteresowania studenta, że ma przedmiot do wyboru i chce coś zrobić. Więc te założenia mogą być bardzo różne, co jest dla mnie wielką zawsze możliwością, frajdą w tworzeniu, ale również wyzwaniem. I czasami osoby się nas pytają, czy moglibyśmy ustawić podręcznik tutoringu, jak należy go wdrożyć. I ja zawsze jestem bardzo przeciwny temu, bo mówię, że nie ma podręcznika tutoringu. Tak naprawdę dla nas wartością tutoringu jest to, że to jest pewna idea, to mam nadzieję, że trochę albo ja Państwu udało mi się coś powiedzieć, ale też tutaj z tego, co Państwo mówicie, te idee bardzo mocno rezonują. To pewna idea, zestaw narzędzi, który jest drugorzędny, tak naprawdę te narzędzia są służebne i kontekst. Kontekst jest tutaj wszystkim i wymaga przemyślenia, co my chcemy osiągnąć i jak my chcemy osiągnąć. I to jest praca, którą trzeba wykonać w grupie, która myśli, żeby wprowadzić tutoring. I niestety nie mamy pewnie tutaj przestrzeni, żeby się zastanowić nad każdym kontekstem indywidualnie, ale to jest też praca, którą ja bardzo lubię i zawsze dużą mi frajdę sprawia i w czasie szkoły, którą zazwyczaj mamy na nią czas.
I zakładając, że grupa osób, pasjonatów, tych, którzy czują tutoring, czują tą ideę, wypracuje pomysł na to, jak to ma wyglądać, to rozwiąże różne problemy, które też Państwo sygnalizowaliście. Potem przychodzi drugi poziom, który tutaj też się pojawia w niektórych wypowiedzi, czyli przeprowadzenia tej zmiany. Bo tak jak padło, jak tutaj chodzi, świadomość ogólna jest w miarę niska i tak jak widzimy, jest pewien poziom skomplikowania i wymogów. I rzeczą, która może trochę uporządkuje myślenie, przynajmniej znowu, bardzo prosty model, który ja lubię. Kiedy myślimy na poziomie prowadzenia zmiany i na poziomie bardzo oddolnych reakcji, jakie mamy, myślę, że każdy z nas, kto się znajduje w różnych sytuacjach zmiany, to mamy dwie takie siły, które nas prowadzą. Z jednej strony mamy nasz opór przed zmianą, nasz indywidualny, ludzki, ale również instytucjonalny, który może wypływać z różnych źródeł i wcale to, że gdzieś mamy opór, nie znaczy, że mamy do czynienia ze złą osobą albo głupią osobą, to jest zazwyczaj niekonstruktywny sposób postrzegania tego. Bo czasami zwykła obawa przed tym, co nieznane, albo niepewność, niejasność, co z czym to się nie wiązało, powoduje brak chęci zaangażowania. Więc tutaj jest olbrzymi wysiłek potrzebny wcześniej, że kiedy chcemy projektować, żeby zrobić to naruszenie na mniejszą skalę, żeby pokazać, jak to jest, ale umieć opowiedzieć. Przekonanie, że to jest wadliwe i znowu coś, co jest bardzo mocne, myślę, w kontekście akademickim, co jest siłą uczenia, też potrafi być przekleństwem, ale to wymaga naprawdę, jakikolwiek projekt, który wymaga dobrego przemyślenia i uzasadnienia, pokazania, dlaczego to jest metoda, która się sprawdzi i jak ona będzie wyglądała. I też czasami niestety, że może Państwa powiedziała, to też by nie ma miejsca, opór, który wynika z takiej ludzkiej przypadłości, to nie był mój pomysł, ja na tym stracę. Oczywiście tego nie powiem, że są inne powody, które czasami osoby, które mnie spotykają na radę wydziałów czy na korytarzach. Te rzeczy się pojawiają i one gdzieś będą w opozycji do zmiany. Co osoby, które myślą, że to wprowadzić, które mogą zrobić? Trzy takie składniki, które w naszym doświadczeniu powinny się zadziać. Po pierwsze przekonanie o potrzebie zmiany. Demografia, konkurencja jest jednym z takich elementów, ale też ta kwestia motywacji osób, które myślę, to jest to, co naprawdę co pasuje, czy co jest wyrażeniem tej wartości, dlaczego edukacja jest ważna. Oprócz potrzeby zmiany, czyli przekonania, że miejsce, w którym jesteśmy, jest niebezpiecznym miejscem, nie wystarczająco dobre, to musimy stworzyć wizję przyszłości, jak to będzie wyglądało, żeby osoby nie wchodziły w nieznane, a naprawdę miały poczucie, że wiedzą, jak będzie wyglądał efekt końcowy. I trzeci element tego planu działania, czyli jakie kroki będziemy podejmować, żeby to zrealizować, żeby czuć się bezpiecznie. Więc kiedy rozmawiamy o potrzebie zmian, tutaj te rzeczy się pojawiały w tych wypowiedziach. Ja może dodam takie 5 punktów, jakieś zebrane. To, co widzimy najczęściej, co rezonuje chyba najgłośniej i najmocniej, to powoduje, że ludzie chcą się angażować w wprowadzenie tutoringu, to jest poczucie osobistej misji, ta motywacja wewnętrzna. Osoby, które angażują się, żeby tutoring gdzieś zaistniał, mówią, ja dlatego zostałem dyrektorem. Bardzo często ja miałem mistrza, ktoś ze mną w taki sposób pracował, ja chcę spłacić ten dług wdzięczności. Ja wierzę, że to jest ważne. Chyba wszyscy tutorzy, z którymi ja współpracowałem, którzy podjęli wysiłek, żeby wprowadzić tutoring w bardziej lub mniej systematyzowany, systemowy sposób,
mieli takie poczucie też bardzo głębokiej zbieżności między ich osobistą misją jako naukowca, a właśnie tą metodą. Drugim bardzo mocnym i coraz częściej systemowym czynnikiem, który powoduje, że czujemy potrzebę zmiany, jest jakość wydarzenia. Czasami związana z oceną, czasami z celem, które sobie jako wspólnota, organizacja ustawimy, ale faktycznie to często z tego wynika, czy wypływa po takim na myśle jakościowym. Co możemy zrobić, żeby zrobić lepiej? Spotkałem się kilka razy, to jest trochę na odwrót może, ale też ciekawy motyw, że osoby były przychylne albo agitowały za wprowadzeniem tutoringu, ponieważ widziały w tym mechanizm zmiany na uczelni albo wydziale. Działało to w ten sposób, że nic, w tym kontekście nic specjalnego nie ma w samym tutoringu, ale przez to, że będziemy mieli grupę ludzi, którzy chcą coś zrobić razem, czasami wprowadza to jakościową zmianę w tym, jak razem współpracujemy. I daje ludziom doświadczenia takiej zmiany, zmieniało w ogóle, jak czasami organizacje na poziomie wydziału działały. Te dwie ostatnie punkty, moja osobista obserwacja, że są to bardziej rzeczy, które są wspierające i wtórne, niestety, niż takie, które naprawdę popychają nas zmienić, ale może od nas jeszcze jest przykładem, który jest najlepszy. Czyli potrzeby studentów, że nasza uczelnia nie opiekuje się nimi, że faktycznie z tego wynika i konkurowanie na studentów. Tak, w większości przypadków te pierwsze trzy widziałem jako silniejsze elementy. Czyli kiedy znajdziemy język, jesteśmy w stanie pokazać, dlaczego musimy się zmienić. Kolejny krok to jest budowanie pewnej wizji. Chciałbym trochę przełamać mój głos teraz. Pokażę Państwu krótkie wystąpienie, to jest skrót wystąpienia z kongresu tutoringu rok temu. Pani dr Ewy Szymczak, dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii na Uniwersytecie Gdańskim, która trochę opowiada o tym, jak to wyglądało u nich i jak to praktycznie wygląda na tym uniwersytecie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z niektórymi mam okazję i przyjemność spotkać się po raz drugi, bo uczestniczyłam także w pierwszym spotkaniu w ubiegłym roku i wtedy byliśmy na początku naszej drogi. Wówczas organizatorzy wspominali tak o przedsięwzięciach realizowanych na naszej uczelni i na korytarzu pojawiło się pytanie, i co z tego, że przeszkolili tylu tutorów, mamy tylu tutorów, jak się nic nie dzieje. Na to, żeby się coś zadziało, oczywiście, proszę Państwa, potrzeba troszeczkę czasu. My jesteśmy wydziałem eksperymentalnym i podeszliśmy na sprawę zadaniowo mocno. W związku z tym ja chciałabym Państwu przedstawić nasze doświadczenie związane z wdrażaniem. Bez informacji dotyczących takich założeń o budowie pedagogicznej czujemy się tutaj dość, mamy dość duży dyskomfort, bo jakby od tej strony jesteśmy mało przygotowani. Z tego też powodu wsparcie kolegium na poszczególnych etapach wdrażania tego tutoringu było dla nas niezwykle istotne. Na naszym wydziale miały miejsce dwa szkolenia Szkoły Tutorów Akademickich, programu dedykowanego. I tak jak Państwo widzą, tak przeszkolonych zostało kilkudziesięciu nauczycieli akademickich. Tutaj zapewne pojawi się, proszę Państwa, pytanie, jaki to jest odsetek naszych nauczycieli akademickich. Na naszym wydziale mamy około 120 nauczycieli akademickich, około 100 doktorantów, którzy biorą udział w zajęciach. W związku z tym liczba ta jest pokaźna, tak? Bo to jest kilkanaście do 20% w zależności od roku. W związku z tym liczba bardzo duża. Jak to wdrażanie już po przeszkoleniu pierwszej grupy przebiegało? Początkowo pracownicy robili to bardzo indywidualnie w ramach zajęć seminaryjnych, w ramach pracy w grupach. U nas grupy laboratoryjne są 8-osobowe, więc można sobie pozwolić na wykorzystanie tak częściowo tych metod pracy tutorskiej.
prawdziwa taka silna potrzeba ruszenia z wdrażaniem tutoringu pojawiła się w czasie drugiego szkolenia, kiedy wiedzieliśmy, że mamy już grupę określoną. Wiedzieliśmy, że duża część tych osób przeszkolonych jest realnie zainteresowana udziałem w tym procesie. W związku z tym, proszę Państwa, podjęliśmy szereg dyskusji i spotkań. Były to dyskusje niełatwe. I też pojawiają się już tu sygnały ze strony Państwa w postaci pytań i one dotyczyły dokładnie tego samego. Jak to rozwiązać formalnie? Jaki to powinien być przedmiot? Czy to powinien być przedmiot kursowy? Czy przedmiot do wyboru? Jak osadzić to w realiach i administracyjnych i wszystkich innych? Czy tworzyć synapus? Czy nadawać punkty? Ile tych punktów? Jak tą pracę wycenić bez doświadczenia? Jak w końcu dostosować się do wymogów KRK? Czy tworzyć 50 syllabusów dla każdego tutoriału osobny, czy jeden wspólny? Dyskusje były, proszę Państwa, burzliwe. Dyskutowaliśmy w gronie tutorów, tak, tych kilkunastu, kilkudziesięciu osób w zależności od możliwości czasowych. Dokonaliśmy rozpoznania administracyjnego i te sprawy w uczelni państwowej, jak wiecie, wszyscy Państwo, nie są łatwe, one są bardzo trudne. Za tym stoją przepisy, wewnętrzne regulacje uczelni, określone zarządzeniami formy, typy zajęć, systemy informatyczne ze sobą powiązane, FEMSA, konieczności zmian kolejnych dokumentów. W związku z tym zdecydowaliśmy się na stworzenie programu, który będzie programem poza obowiązkowym, programem dodatkowym dla studenta. Mamy to szczęście, że władze, tak, naszego wydziału są przychylne i przeszkadzają w realizacji. W związku z tym było nam to, można powiedzieć, też dość łatwo wdrożyć. Przygotowaliśmy oczywiście pewne założenia formalne, bo bez tego nie może się obejść. Powstał regulamin tutorialu. Przygotowaliśmy kontrakt, określiliśmy zasady rekrutacji na tutoriale, określiliśmy zasady wynagrodzeń nauczycieli, którzy nie mają tego wpisanego w pensum, ale mają sporządzoną umowę o dzieło, tak? Na to mogliśmy sobie pozwolić, jest to zapewne rozwiązanie czasowe, nie jest to rozwiązanie docelowe. Jak, proszę Państwa, przyjęliśmy kryteria, bo tu się takie pytanie pojawiło. Olbrzymia dyskusja. Będzie dużo studentów, czy będzie mało? Będzie konieczna selekcja, czy nie? Bierzemy dobrych, czy bierzemy słabych, tak? Ustaliliśmy koniec końców, że kryterium rekrutacyjnym będzie przygotowanie przez studenta CV, listu motywacyjnego. I założyliśmy, że student nie może mieć zaległości z ubiegłego roku akademickiego. Początkowo także pojawiało się kryterium średnie, które odrzuciliśmy, bo stwierdziliśmy, że ono nie jest wartością, tak? Jest parametrem. Były dyskusje, tak? Ja przypominam, że to były dyskusje trudne, dlatego że pojawiały się zdania, nie formalizujmy, tak? Nie róbmy tego. Jak się później okazało, nie było to takie złe, bo największy przeciwnik formalizowania powiedział, że gdyby nie list motywacyjny, on by nie wiedział, kogo wybrać na tutorial. Więc mogę powiedzieć, że z tej perspektywy sprawdziły się te nasze kryteria rekrutacyjne. Założyliśmy także, że cykl spotkań to będzie 8 spotkań. Pozostawiliśmy dowolność tutorom, czy będą to spotkania 45-minutowe, czy półtora godzinne. W tych ramach się mieliśmy mieścić. Bywało to oczywiście, proszę Państwa, różnie, tak? W zależności od potrzeb i stopnia zaangażowania. Oczywiście konieczną sprawą było także pozostawienie pewnego śladu dokumentacji ze względów formalnych. Taką nagrodą dla studenta za udział w tym tutorialu jest również wpis do suplementu, po to, żeby on miał ślad tej aktywności dodatkowej. W związku z tym, aby mieć udokumentowany ten tutorial, przygotowaliśmy takie karty spotkań i dzienniki. Ale proszę Państwa, okazało się, że w tych dziennikach znajdują się na tyle osobiste informacje, że też zweryfikowaliśmy to i pozostały tylko karty spotkań, na których potwierdzone były realizacje kolejnych tutorialów. Jaki był, proszę Państwa, efekt liczbowy, tak? Bo to też jest pewnym wskaźnikiem. W pierwszym cyklu tutoriali zimowych zrekrutowaliśmy 23 studentów i tutoriale prowadziło 15 nauczycieli akademickich. Żaden z tych tutoriali nie został przerwany, nie zakończył się, no, niepowodzeniem, tak bym powiedziała. Semestr letni
to jest 9 kontynuacji i 15 nowych studentów, którzy się pojawili. Liczba tutorów pozostała bez zmian. Tutaj też Państwo zapytacie z pewnością, no to ilu studentów jest na wydziale, żeby wiedzieć, jaki jest wymiar. To jest około 2%, tak, studentów, którzy się zgłosili. Dużo, mało, satysfakcjonująco dla nas, powiem tak. Bardzo, proszę Państwa, cenne dla nas jest to, że pojawiły się takie transfery między kierunkami, między instytutami. Studenci trafiali do tutorów z innych instytutów, z innego instytutu, bo są tylko dwa, których nie znali. Spoglądali na to właśnie pod kątem tego rozwoju wiedzy, bo my prowadzimy taki tutoring naukowy. Jakie tematy się pojawiały? Tutaj, proszę Państwa, bardzo różne tematy, bo my jesteśmy bardzo takim zróżnicowanym wydziałem od geografii społeczno-ekonomicznej, aspektów związanych z religioznawstwem, tak przez elementy związane z geografią fizyczną, po aspekty przyrodnicze związane z bioróżnorodnością. Tematy możecie Państwo sobie przeczytać, tak, są dość interesujące. Ja powiem, że taką dużą popularnością cieszyły się na przykład zagadnienia GIS-owe. Tam było największe oblężenie i największe potrzeby studentów. Wszystkie inne porówno, tak. Część tych tutoriali była kontynuowana przez dwa semestry, część była realizowana tylko w jednym semestrze. Kierowali się studenci, wybierając tutora. I tu, jak łatwo się domyślić, część była zainteresowana naukowo, część wybierała tutora, ponieważ poznała go wcześniej na zajęciach, wzbudziły zaufanie. Oczywiście, proszę Państwa, jak będzie dalej, nie wiemy, tak? Jaka ta droga nasza będzie? Czy ona będzie prosta i gładka? Czy ona będzie drogą pod górę? Wszystko zależy od tego, w jaką stronę, tak, będą szły przepisy związane z regulacją prawa uczelni wyższych. Tak, czy uda nam się tutaj może wspólnymi siłami, także z Beatą, tą ideę tutoringu na naszej uczelni propagować, wdrażać, tak, przekonywać wszystkie te osoby, które mają moc sprawczą, żeby to wszystko stało się realne od strony administracyjnej. Bardzo dziękuję. Jeżeli są pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Tamten tutoring dalej trwa. Co może będzie ciekawe dla Państwa, to także na Uniwersytecie Gdańskim również to było miejsce, gdzie miał miejsce projekt unijny. I projekt już się skończył, ale grupy przeszkolonych tutorów, praktykujących tutorów z neofilologii, z Wydziału Zarządzania, Oceanografii i Geografii zaczęli się tutaj razem, powołano Centrum Tutorów jako jednostkę organizacyjną i wydaje się, że tutoring systemowo zaczyna być w miarę stałym elementem krajobrazu dydaktycznego. Czyli mamy dwa takie bardzo ważne elementy. Z jednej strony na poziomie idei, przekonania ludzi, musimy mieć wymyślone, dlaczego chcemy to tutaj wprowadzić, jak on będzie wyglądał i umieć przekonać ich, kolegów we branży władzy, a z drugiej strony jest cała praca do wykonania w wymyśleniu praktycznych aspektów, planu działań, praktycznych kroków i próbując to zebrać w jakieś ramy, zazwyczaj cztery takie aspekty się pojawiają w tych planach wdrożeniowych. To jest kwestia przygotowania tutorów, kim tutor może być, kto może być tutorem, jak należy to zweryfikować, jakie ma zadania. Ramy prawne i logistyczne, to co zabiera więcej czasu, mi się zazwyczaj wydaje, i więcej spotkań, batalii i rozmów, ale jest to możliwe do wykonania. Tutaj UEK jest przykładem, że to jest możliwe. Uniwersytet Gdański jest przykładem, o którym
terytoriale były jako element zajęć obowiązkowych. Zamiennie dla ćwiczenia. No i potem nabór studiów, studentów, dobór ich sterowanie z tutorami i w procesie wdrażania pilotażowy cykl, tego jak to mogło wyglądać. Czyli mam nadzieję, że udało nam się przejść cztery takie etapy, które miałem nadzieję, że w dzisiejszym dniu będziemy, że mogliśmy zobaczyć, o czym tutoring może być. Podjąć jej przekonanie, udzielić przekonaniu, że to jest idea, na którą wewnętrznie mamy zgodę i jesteśmy w stanie przekonać innych. Kolejny krok, nazwanie tego, określenie, zdefiniowanie, opowiedzenie, jak to może wyglądać. No i zaczęcie myślenia o zrobieniu tego, żeby dojść do tego miejsca, zaplanowania. To ten ostatni rysunek zmiany jest czymś, co ja próbuję zostawić ludziom i powiedzieć, że to jest kryterium prawdziwego sukcesu, kiedy dana grupa tutorów, dana organizacja bierze ten pomysł, bierze ideę i zmienia go pod siebie. Że na tyle jest już on zakorzeniony w instytucji, w kulturze, że może być modyfikowany na kontekście tego, gdzie tutorzy są. Zostało nam jeszcze kilkanaście minut, więc jeżeli już Państwo macie jakieś pytania, to tutaj do siebie nawzajem możemy chwilę porozmawiać. Ja również pozwolę sobie puścić znajdę. Listę, jeżeli Państwo chcielibyście trzymać pana pytanie i się na edukację, złożymy pytanie e-maila i wtedy złożymy do Państwa kurs na platformie mowowej i dam Państwu do zrozumienia. Czy mają Państwo jakieś pytania, komentarze? Chciałam zadać pytanie praktyczne, co do tego praktyku do Pani się skłania, że Państwo macie już wdrożone. Ja chciałam zapytać, jak to wygląda z takim planem, czy harmonogramem zajęć dla studentów? Czego tutaj przygotowali? Jakich przedmiotów? Czy to obligatoryjnych, czy sobie stwarzacie nowe przedmioty? On nie dotyczy przedmiotów, to jest tutoring rozwojowy, czyli on nie jest związany z żadnym przedmiotem. Tutor spotyka się ze studentem na początku i ustalają kierunek, w którym student chce się rozwijać. Oczywiście to zawsze wygląda tak, że tutor pewne rzeczy też proponuje. U nas jest to zrobione w ten sposób, że student w każdym roku ma obowiązek studiować dodatkowo jeden przedmiot z całej oferty uczelni. Czyli no, nie może być przedmiot z jego kierunku, tak? Musi być przedmiot albo z innego kierunku, albo z wręcz innego wydziału. Jak są to studenci anglojęzyczni, to może być to student, to może być taki po polsku i odwrotnie, oni też studiują, często wybierają kierunki, wybierają przedmioty w języku angielskim. Studenci mają obowiązek chodzić na seminaria, które są kilka razy w semestrze realizowane i organizowane. Te seminaria są organizowane przez tutorów, dla wszystkich studentów i dla wszystkich tutorów. I to zwykle jest coś takiego, że jest jakaś lektura, którą trzeba przeczytać i na też prowadzi dyskusję dotyczącą tej lektury. Lektury są naprawdę bardzo różne od książki o prekariuszach, tak? Po jakieś książki typowo zawodowe, które, czy jakieś takie coachingowe, w zależności od tego, co studenci też proponują, jest to wspólnie ustalane, jakie seminaria będą w tym roku, z propozycji, które się pojawiają. Czasami są to wręcz szkolenia, prezentowania, jeżeli studenci mówią, że tego nie brakuje, to to robimy. Czyli oni mają taki obowiązek. Mają obowiązek również w semestrze zrealizować przynajmniej jeden projekt. Ten projekt musi być rozpisany, zgłoszony, szefowa tego programu musi się na ten projekt zgodzić. Studenci mają prawo realizować projekt wspólnie, ale wówczas musi być rozpisane konkretna odpowiedzialność, co który student ma, za co jest odpowiedzialny. I to jest coś dodatkowego. To jest coś absolutnie dodatkowego. Oni w zamian za to no, mają możliwość wyboru dodatkowego przedmiotu. Bardzo często też wybierają po prostu dodatkowe języki.
dostają dyplom honorowy, to znaczy jest to inny dyplom niż wszyscy inni studenci. Oczywiście te dyplomy są wręczane uroczyście przez panią rektor w pierwszej kolejności i tak dalej, czyli to jest, to nie jest przedmiot, to nie jest tutorium, który jest wpisany w jakikolwiek przedmiot. To jest tutorium, na który chodzą razem studenci prawa, studenci administracji, studenci finansów, zarządzania, ekonomii, stosunków międzynarodowych, czyli wszystkich naszych kierunków polskich. Coś takiego jak przedmiot wybierają, tak? Jakby można było to porównać? To nie jest przedmiot, oni za to nie dostają ECTS-u. Ale jakieś zajęcia się, jakieś spotkania się odbywają, tak? Bo pani mówi, że już spotkania się odbywają, tak? Student ma obowiązek uczestniczenia w przynajmniej połowie tych seminariów, które odbywają się w danym roku, żeby zaliczyć, bo student może nie zaliczyć tego programu. Jeżeli nie wywiąże się ze swoich obowiązków, to nie zalicza. Również mamy to tak zrobione, że na koniec, na początku jest pisany plan pracy i współpracy, na koniec tutor pisze raport i student też pisze raport. I na podstawie tego podejmowane są decyzje dotyczące tego, czy student zaliczył rok i dotyczące tego, czy tutor dostaje na to wynagrodzenie. Czyli rozumiem, że cała ta grupa się spotyka, tak? Tak. Z jednym prowadzącym. Nie, 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 nie. Każdy ma swojego indywidualnego tutora. Tylko, że te spotkania nie są w żaden sposób weryfikowane, dlatego, że my się z nimi ciągle widzimy. Po prostu jeżeli jest dobra, jeżeli jest chemia między tutorem a studentem, no a jakoś tak się dzieje, że my mamy mało tych studentów. To jest nabór rzędu 12-14 studentów z całej uczelni rocznie. Każdy ma swojego indywidualnego tutora, niektórzy tutorzy mają więcej studentów, no bo po prostu więcej osób chce się do nich zapisać i oni gdzieś tam realizują podobne cele, można to obrobić i tak dalej. To naprawdę nie ma problemu z tym, żeby się ze studentem nie spotykać. Jest problem, żeby się z tym studentem po raz kolejny spotykać. Jak naprawdę do mnie wieczorem dzwoni telefon, to moje dziecko się do niej śmieje, to na pewno wielądek, bo on z tego Paryża tam po pracy wrócił, on dzwoni. Ta relacja przychodzi na zupełnie inne, tak, ona nie wymaga już, przynajmniej u nas, naszego doświadczenia, my jej nie formalizujemy, bo ona aż takiej dużej formalizacji nie wymaga, chociaż czasami wiąże się to z tym, że niektóre pary po prostu ze sobą nie pracują. Wtedy student wypada z programu, tutor wypada z programu i mamy kolejne. Także no, pewien odpad, brzydko mówiąc, no jesteśmy sami. Jakieś ryzyko. Tak jak mówię, to czasami po prostu jest tak, że student po prostu z jakiegoś powodu, no ta para nie działa. A można, że powiem, zmienić parę? Można... Ja w sensie nie, no nie działa, no nie. To jest naprawdę to bardzo demokratycznie, wtedy pisze się takie podanie do dyrektora programu i to podanie jest rozpatrywane w gronie jakimś tam komisyjnym wybranych tutorów plus wybranych studentów. Zwykle w takich sytuacjach spornych są to studenci drugiego roku tego programu, którzy już ten program dobrze znają i jest podejmowana decyzja, w którą stronę iść. Jasne, tak? Ale co student z tego ma? Student z tego ma indywidualnego tutora na uczelni, który pomaga mu w bardzo wielu różnych rzeczach, plus prawo. I chodzi mi o to, czy mu się to wlicza do indeksu i w którym miejscu. Im się wlicza o tyle, że oni w trakcie całego programu mają prawo do wyboru dwóch dodatkowych przedmiotów, które normalnie znajdują się w suplemencie. Oni płacą za studia, a to są przedmioty, które oni mogą wziąć dodatkowo, a za nie nie płacą. Tak, bo to jest trochę inna... Może nie zaliczyć roku, tak? Jeżeli się nie wiąże, bo pani tak powiedzieć. Jeżeli się nie wywiąże student z tych zobowiązań, których się zobowiązał, będąc przystąpiony do programu honorowego, to po prostu nie zaliczy programu honorowego, nie roku honorowego. Ale jeżeli wybierze jakiś przedmiot i go nie zaliczy, no to go nie zaliczy, to musimy powtarzać. Jednocześnie wypada z programu honorowego, bo niezaliczenie przedmiotu powoduje wyrzucenie z programu. Program trwa 2 lata? 2 lata. To jest program do studiów licencjackich. Po pierwszym roku ich wybieramy. Na drugi i trzeci. Tak? Czy ja dobrze usłyszałam, że jeden tutor ma jednego studenta? Takie było założenie, ale tak jak mówię, to jest reguła, od której odeszliśmy. Ja sama osobiście mam aktualnie 3. No to mi się wydawało tutaj najdziwniejsze. I wspomniałem się taka piosenka Wojciecha Mynarskiego. W jednym miasteczku jeden szeryf na jednego mieszkańca przypadał i jeden szeryf na jednego mieszkańca. Taki był refren. Moim zdaniem idea tutoringu polega na tym, że właśnie chodzi o to, żeby tutor miał kilku studentów, wtedy jest szansa, żeby on się rozwijał, ucząc się od tych studentów. To bardzo zależy. 7-8 na przykład sobie wyrażę, może 5. Nie, nie. Zdecydowanie. Z mojego doświadczenia wynika, że już 3 jest bardzo trudno, brzydko mówiąc, obrobić,
no bo mamy jeszcze dodatkowe doświadczenia. Z grupy 8 studentów robi się normalne spotkanie studenckie. To nie jest rozmowa indywidualna. Ale nie chodzi o to, żeby jednocześnie z nimi się skończyłaś, tylko żeby mieć No to ja nie mam tyle czasu i nie wiem, czy któryśkolwiek tutaj znajdzie tyle czasu, żeby spotykać się indywidualnie. To nie są spotkania, które trwają 10 minut. To są często spotkania, które trwają godzinę, dwie godziny, półtorej godziny, tak? To naprawdę wymaga dużego zaangażowania i to nie są takie spotkania, podczas których się po prostu rozmawia o pogodzie. To są dosyć angażujące spotkania. To jest naprawdę dosyć wyczerpująca praca. Ja też rozumiem, dla mnie świat jest w jakiś sposób zorganizowany i jest tak, że człowieka, który jest wykształcony w nauczyciela akademickim, państwo do niego zainwestowało kupę pieniędzy, oczekuje się, że on będzie się zajmował kilkoma studentami, jednak no właśnie nie miał rocznie 800. To ja mam swoich pozostałych też tylu. Ja mam ale o tym mówię, że trudno, że jest tych 800, bo mam tyle, ale to jest inna sprawa zupełnie. Natomiast chodzi o to, że myślę sobie, że teoretyk ma za mało dynamiki wewnętrznej, dynamiki związanej z dialogowym uczeniem się od innych, gdy mam cały czas kontakt tylko z jednym studentem, ja zdecydowanie bardziej wolałbym rozmawiać, kochać, to by nie obciążało. Nie jednocześnie, w piątek z jednym, czwartek z jednym. Być może byłby pan takim tutorem, który potrafiłby to obrobić. Ja jestem tutorem od kilku lat i wiem, że nie byłabym w stanie tego robić. Po prostu jest to dla mnie niemożliwe. Jest to dla mnie wtedy relacja nieindywidualna. Tutoring dla mnie polega na tym, że przechodzi się na inny poziom zaangażowania z tymi studentami. I ja chyba nie umiałabym się aż tak bardzo związać, również emocjonalnie, bo to są studenci, z którymi ja się przyjaźnię, z ósemką studentów co roku. No nie mam takich możliwości emocjonalnych, być może moje serduszko jest zbyt małe, ale ja po prostu nie umiałabym tego robić, bo ja się naprawdę dosyć mocno angażuję. I to jest tak, że dla mnie to jest wtedy nie jest tutoring. Jeżeli jest 8 studentów, to ja mam 8 magistrantów w tym momencie, tak? No to to jest ta sama relacja. Ale to jest inna jakość. Największą liczbą, którą ja słyszałem, bo osoby same dziewczyny podopiecznych, ale robiła to w kontekście prawie że urlopu naukowego. No to wtedy jak można się bawić? 9, tak. Ale mówię, było to bardzo wymagające energetycznie. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na świat anglosaski, na Uniwersytecie w Oxfordzie czy Cambridge, tu to ma kilkunastu podopiecznych. No, ale ja na myśli jeszcze chcę nawiązać do jednego. Ale zupełnie jest to inaczej ustawione. To nie jest taki tutorium. Jeszcze jedno, że właśnie chciałem się na sobie powiedzieć, bo dzisiaj na tym YouTube też się okazało, że coś się dzieje takiego niby nowego, a gdzieś się działo wcześniej. W latach 80., pod koniec lat 80., na początku 90., na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracowałem w Instytucie Psychologii, wprowadzono system fakultatywnego studiowania. To było bardzo nowatorskie w Polsce, jeden z pierwszych chyba instytutów. I było to analogicznie zrobione jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie student wybiera rozmaite przedmioty i w zasadzie obowiązkowych była minimalna ilość, nie pamiętam jaka, cała reszta była. I tutor służył właśnie do tego, żeby być dla studenta przewodnikiem w doborze przedmiotów w różnych instytutach. Psychologia była podstawowym, major, a można to studiować na wszystkich innych. To jest opiekun indywidualny, bo to mówił, to jest zupełnie co innego. No na każdej uczelni coś takiego. Można być co innego, jak pani to nazwie opiekunem indywidualnym. Ale to nie jest tutaj, to jest zupełnie inna relacja. A może ktoś uwierzy, że jest tylko opiekunem. Natomiast to, co u nas się działo, to była indywidualna relacja z każdym studentem, który chciał zainteresowany był danym pracownikiem na polu. Nas tam było 60 i studenci mieli okazję wybrać któregoś z pracowników. Opiekun mi się kojarzy z odhaczaniem czegoś na formalnym liście. I to wiemy, że teraz są takie praktyki, ale to jest po prostu przekłamanie rzeczywistości. Natomiast tam to była indywidualna relacja z tym studentem, spotykaliśmy się gdzieś tam razy. To jeżeli tak, to rzeczywiście. Ja dziękuję. Dla mnie tak miałem wyobrażenie tutoringu, tak prawdę rzekłszy. Jak słyszę właśnie o tych nowych możliwościach czy nowych zachętach, no to tak bym to sobie wyobrażał, ponieważ tutor jest częścią systemu fakultatywnego studiowania. Jeżeli tak nie jest, to jest działanie pozorne, jest to zabawa w relacji ze studentem, która może być z sercem, z tak zaangażowana albo inaczej. Tutoring musi być częścią większego systemu doboru indywidualnych sposobów studiowania. Tak jest moje zdanie na temat i tak nie wychowano na takim tutoringu. Proszę bardzo. Z tego, co widzimy... Sam zresztą byłem uczestnikiem najpierw jako student takiego systemu. Z tego, co widzimy w Polsce, oczywiście to są różne modele i różne skala, ale że ja wybieram jakiś przedmiot, czasami przez jeden przedmiot,
jest konstruktywny dla mnie, tak? Że trudno, nie redukować tego tylko i wyłącznie do opieki wyboru. Jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć system, na przykład taki jak jest na UEP-u, że tutaj zarówno pracuje naukowo nad jakimś częścią poznawczą ze studentem, plus jest doradcą, jakie inne przedmioty może wybrać, wzmacnia to, tak? Ale myślę, że siła tego, przynajmniej jak my rozmawiamy w Polsce o tutoringu dla mnie, jest w tym, że mamy różne modele, tak? I próbujemy uchwycić to, co jest istotne i też pozwolę sobie odnieść, że ja jestem bardzo daleko tego powiedzenia, że mamy tutoring i nigdy czegoś takiego w Polsce nie było. My tak naprawdę nawiązujemy tak daleko jak chcemy, tak? Możemy wrócić naprawdę do Akademii Platona i ale również możemy wrócić do lat 90., kiedy były zupełnie inne proporcje między pracownikami naukowymi a uczniami. No właśnie dlatego warto o literaturze, bo jeden z Państwa chyba też wiedzieli, że w przyszłym roku nam wyrożą 15-osobowe grupy i więcej doświadczeń, pieniądze nie idą dla studentów, tylko będą szły dla rozsądku. Nie wyrożą, bo już właśnie. To my możemy. My możemy już w tym roku myśleć o tym nowym systemie i myślę, że po to jest między innymi ten kongres. Po prostu wchodzimy w inną rzeczywistość, która będzie przypominać nam z lat 90. i mam wrażenie. To jest optymistyczny pogląd. No. Mam nadzieję, że ten optymistyczny się będzie realizować. Myślę, że to tutaj też ja słyszę na sali, to słyszycie. Że gdzieś to rezonuje, że ten model, który był, jest niewystarczający. No tak, to jest nieporozumienie. Ja mam już trochę wyciąć, że miałem 33-osobowe. Jak się zgłosiłem w tej sprawie do pana dziekana i rektora, dowiedziałem się, że limit jest 35. No ale 46. W związku z tym, że na przykład, nie wiem jak państwo pracujecie, ale mogę zejść z kolei zarządzania, gdzie realizujemy projekty w terenie. No to w takiej grupie mam na przykład 6 zespołów 5-osobowych. No i zrozumiałe jest rzeczą, że jak już trzeci zespół się wypowiada na temat tego, co robi, to już pierwszy już się nudzi, a wypowiada się szósty, to w ogóle nie ma żadnego sensu po prostu. No także wiemy, że jesteśmy w absurdzie, a teraz jest szansa, że wrócimy do jakiegoś porządku. I każdy taki powie, czy państwa inicjatywy, czy gry edukacyjne, czy inne takie pomysły, czy inne zespoły, czy coś takiego, to wszystko jest właśnie no jakby materią, żeby wstrzelić się z tym w przyszłym roku. Także jest to... I tego Państwu żadne. Właśnie, ja ciągle na Państwa uwagę jeszcze raz. Nie wiem, jeżeli chodzi o dane miejsce, dobre idee.